Seriously, Timmy, cut it out. Timmy, this is the worst date ever. Would you like to see a magic trick? No! Słuchacie 41. odcinka podcastu Inside Baseball i mówią do Was Konrad Okoński, rysownik komiksów pełnej krwi. Mateusz Żarkowski i Kamień Robotyczny. A w dzisiejszym odcinku rozkminy, nie pij i komiksuj. Witaminki. Nowy, lepszy South Park. Malinowa pizza. Bieda nie tak biedna. I newsy, dzieci śmieci. Malinowa klasa. Koalanga, ręce do góry. Co na to Zordon? Zadanie na miarę czasu oraz szybka piłka. Czysty Harry i Żydzi pół krwi, piłka w trybuny. Piłka w trybuny i aftershow. Robią nam się działy. Właśnie, robi nam się trochę więcej działów niż kontentu. Będziemy kiedyś zaczynać przez godzinę, będziemy czytać działy i w końcu przejdziemy do krótkiego, wiesz, zakończenia. Jak zauważasz, pewnie mam bardzo seksowny, męski i niski głos. Bo jesteś chory? Ponieważ znów jestem chory. Widzisz, to co ja zrobiłem, to wyleczyłem swoją chorobę antybiotykami. A antybiotyki działają w taki sposób... Antybiotyki to jest zajebiście metalowa sprawa, stary. Tak wiesz, so fucking metal. Bo to jest coś takiego, co wprowadzasz do organizmu i to ci zabija tam wszystko. I to zabija wszystkie... Zabija wszystkie bakterie i zabija też takie bakterie, które są dobre dla organizmu. To znaczy, że... Nie zabija bakterii tak naprawdę do końca. Coś tam zabijają. Ona bardziej uodparnia te bakterie na te antybiotyki. Jak uodparnia moje bakterie na antybiotyki? Bakterie bardzo szybko mutują, bo mają bardzo krótki czas życia. Jeżeli mają bardzo krótki czas życia, to kiedy odprowadzisz antybiotyki, one zabiją te bakterie, ale jakaś część tych bakterii zostanie, zmutuje i się uodporni na te antybiotyki. Ale może ja będę zdrowy w tym czasie. No tak, ale nie, ja nie wierzę w antybiotyki, nie? W każdym razie to, co zrobiłem... Staram się nie korzystać. No ja też, ale byłem bardzo długo chory. W każdym razie, pojechałem zdrowy, powiedzmy, na Festiwal Komiksu do Łodzi i tam... Wiesz, z obniżoną odpornością wjechałem, uścisnąłem bardzo wiele rąk, wdychnąłem bardzo dużo powietrza, którym oddychały inne osoby i wróciłem tutaj, po czym się rozchorowałem ponownie. A te wszystkie osoby sobie myślą, ciekawe dlaczego jestem zarażony. Bo jebany Konrad, kurwa, rozpoczął epidemię jebanej eboli. Ale ja przyjechałem już zdrowy. No, bez eboli? Nie wiem. Zakładam, że zaraziłem się od kogoś innego. Nową chorobą. Powiem ci fajną historię. Właściwie wszystkie moje rzeczy tutaj, które będę mówił, to są historie, a nie rozkminy tak naprawdę, ale może ja powiem historię i wiesz, wykminimy z tego jakiś morał, nie wiem. Mam morał na pewno mojej pierwszej historii. Nie pij i komiksuj. Pamiętam bardzo dobrze, jak przychodziłem na swoje pierwsze festiwale komiksów, to było dawno, dawno temu, pewnie z 10 lat temu, ja byłem bardzo mały. Dziś sam jestem festiwalem komiksów. Dziś sam jestem festiwalem komiksów. I słuchaj, i pamiętam, że w sobotę rano, kiedy ja przychodziłem, bo wiesz, jechałem całą noc, tam spałem potem w tym EUDK, tym Centrum Kultury, wstawałem rano i wszedłem na festiwal i taki byłem, wiesz, moje oczy rozszerzone i świecące, taki, jestem ciekawy świata. I przychodzą komiksiarze, przychodzi Śledź i przychodzi KRL i oni są tacy jacyś martwi, tacy jacyś nieżywi i tacy niechętni na cokolwiek z tego poranka. I na tym festiwalu po raz pierwszy przekonałem się dlaczego. Bo widzisz, ja pojechałem dzień wcześniej, w piątek, i postanowiłem, że napiję się z moim kolegą Kamlotem, który załatwił nam spanie u swoich znajomych, których gorąco pozdrawiam. I my, Mateusz, piliśmy do godziny 6 rano. I my piliśmy najróżniejsze rzeczy tam, naprawdę. Piliśmy do godziny 6 rano, co spowodowało, że kiedy ja wstałem o godzinie 11.30 i planowałem wypoczęty i w skowronkach pojechać na festiwal, okazało się, że ja wciąż jestem pijany. Więc kiedy dojechałem na miejsce, to byłem wciąż pijany. I jestem pewien, w tym momencie jak wszedłem na deski festiwalu, to stwierdziłem, że pamiętam. Pamiętam Karola Kalinowskiego, KRL-a. Dokładnie wyglądającego tak, jak ja wyglądałem wtedy. To było przepiękne. Tak wiesz, tak, to było takie oświecenie. Czy to był flashback? To był taki flashback, dokładnie. Czy takie epifanium? Też. Epitafium czy epifanium? Które z nich jest na grobie? Epitafium jest na grobie, a epifanium oświecenie. Okej, okay. W takim razie epifaniło mnie. Tak? Nie wiem, czy po polsku jest. Epifanium? Epifanium, no raczej tak. Epifanium. Nie, czekaj. Epitafium. I epifanium. Nie ma epifanium po polsku. To może mówisz oświecenie po prostu.
Słuchaj, czekaj, dalej. A może epif... Dobra, ja w tym czasie poznajdę językową rzecz, która... W każdym razie festiwal był bardzo udany, mój komiks wyszedł na papierze, już jest. Spotkania były spoko i tak dalej. Wróciłem do Wrocławia. I teraz powiem ci coś ważnego, Mateusz. Mogłeś tego nie zauważyć, kiedy byliśmy znajomymi od gimnazjum. Wiesz, mimo że znamy się tak długo, spędzamy dużo czasu razem, to możliwe, że umknęło ci to, taki mały szczegół związany ze mną. Ja jestem debilem, Mateusz. Ja, jak już ci mówiłem, jestem chory, nie? I teraz Monika, dzwonię do Moniki, żeby kupiła mi leki. Monika mówi, sprawdź, czy jest witamina C. I ja sprawdzam, czy jest witamina C i znajduję tabletki żółte w żółtym opakowaniu, dokładnie takie jak witamina C. Mówię, że jest. I ona mówi, weź sobie, więc wziąłem sobie dwie. Czy rosną ci piersi? Słuchaj, prawie. I tak sobie żuję, znaczy nie żuję, tylko połknąłem te witaminki, smakowały jak witamina C. I tak patrzę na odwrót tego i tam jest napisane taka trudna nazwa na N, niforuksazy czy coś takiego. I stwierdziłem, to nie brzmi jak, to nie ma żadnego C w środku. Więc wygooglowałem, co to jest za lek. I to jest, powiem ci, lek na biegunkę. Ale to nie jest koniec historii, Mateusz, bo to, że to zrobiłem, to nie jest debilizm. To jest po prostu... Posrało. Słuchaj, to, co ja zrobiłem na razie, to nie jest debilizm, tylko to jest nieuważność i to jest brak rozsądku, że nie sprawdzasz, jakie leki bierzesz. Także pamiętajcie, bierzcie leki, sprawdzajcie, jakie to leki, nawet jeśli wyglądają identycznie. Konrad jest cpunem, po prostu widzi pigułę i wcina. Debilem jestem, ponieważ następnego dnia rano, kiedy wstałem, kiedy Monika kupiła już witaminę C. Nie! I ja wstałem, znalazłem tą witaminę C i zjadłem 4 tabletki. A potem odwróciłem opakowanie. A potem zauważyłem, że bardzo podobne są do tych, które jadłem wczoraj. I owszem, to były te same tabletki. Dwie rzeczy. Po pierwsze, jak ktoś bardzo trafnie zauważył, całe szczęście wziąłem tabletki na biegunkę, a nie na zatwardzenie. Bo nie wyszedłbym z kibla prawdopodobnie do dzisiaj. Czy jeżeli wziąłeś tabletki na zatwardzenie, to bierzesz tabletki na rozwolnienie? Tak. Drzewny? Jeśli masz zatwardzenie. To nie jest tak, że jak weźmiesz jedne tabletki i drugie, to wszystko jest spoko nagle. Nie wiem, Mateusz. Może srasz bardzo dużo albo bardzo twardymi tymi. A jak faktycznie się skupisz, możesz kogoś zastrzelić w ogóle. Już wiem, dlatego masz Nie, dobra, ty masz rozwalony w domu zlew, a nie muszlę klozetową. Zlew już jest naprawiony. Teraz zepsuła się spłuczka. No bo strzelasz w nią z dupy. Tak. Ale co muszę powiedzieć o tym leku? To, że jest albo bardzo słaby, albo bardzo dobry, bo stolec mam regularny, że tak powiem. Więc może on działa tylko wtedy, kiedy masz biegunkę. Nie wiem. W każdym razie jestem debilem, Mateusz. I to jest moja historia na ten tydzień. Opowiedziana moim nowym, seksownym, męskim głosem. Przekazuję pałeczkę do ciebie. Ja mam dwie bardzo krótkie rzeczy. Tak. Po pierwsze, to jest bardzo krótka rozkmina, ale chciałem ci powiedzieć o nowym South Parku. Powiedz mi coś o nim. Widziałem ostatnie trzy odcinki. Ostatnie, pierwsze trzy odcinki nowego sezonu. Mhm. I tak jak zgodnie stwierdziliśmy, że pierwszy odcinek był bardzo mech, drugi był trochę lepszy. Mhm. Był taki w klimatach starego South Parku właśnie, gdzie kolesie, którzy jedli glukozę, wystrzeliwały fiuty jak rakiety. Zobacz, tak. Był lepszy, więc no. To był dobry pomysł, ale trzeci odcinek mnie rozpierdolił kompletnie. Tak, jest perfekcyjny. Trzeci odcinek opowiada o bardzo ważnym problemie dzisiejszych czasów, mianowicie o Lord. Tak. I opowiada o tym, jak tworzona jest muzyka w dzisiejszych czasach. Tak, z jednych lepszych kawałków. Ale cały odcinek jest dobry. A druga rzecz porusza cały pomysł o transgender, w której scena, w której Stan stoi przed toaletami i nie wie, do której wejść, jest po prostu niesamowita. Nie, jest to perfekcyjny odcinek. Z problemów, które inni sobie wymyślili, Stan po prostu zrobił prawdziwy problem w głowie swojej. Zauważ w ogóle, że najpiękniejsza rzecz w tym odcinku jest taka, że cała ta afera o transgender w South Parku została wywołana przez ludzi, którzy nie byli transgender. Co jest tak naprawdę chyba morałem odcinka.
Ale a propos transgender, mogę coś wtrącić tutaj. Nie wiem, czy czytasz na bieżąco questionable content. Tak, to jest fajna bardzo rzecz właśnie, o czym mówiłeś. Bo chcę powiedzieć, że Martin, główny bohater komiksu, zszedł się właśnie z dziewczyną, która była chłopcem kiedyś. W sensie jest trans. Jeśli inaczej, jeśli czytacie questionable content, w sensie, jeżeli mieliście kiedykolwiek do tego, słyszeliście o tym komiksie kiedyś, ja na przykład czytałem go parę lat temu, zrobiłem sobie, i zwykle jest tak, że co roku sobie czytam po prostu wszystkie komiksy, które wyszły od tego czasu, jeden po drugim. Jest. Tak, no bo nie mam czasu sprawdzać każdej aktualności, a co roku sobie wchodzę i przeczytam sobie w dwie godziny 100 komiksów po prostu, które wyszły w tym czasie jakby, nie? Wow. No. To jest fajne, bo się czyta to w miarę spoko. Tych komiksów jest już, z tego co widzę, 2800. No. On to robi prawie z 10 lat albo więcej. No, jest tytanem. I robi to bardzo fajnie, tym bardziej, zwłaszcza, że ma fajny humor i porusza bardzo, bardzo ciekawe problemy w tym swoim komiksie, tak w miarę normalnie. Więc i też właśnie doszedłem do tego wątku. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zaczyna eksperymentować w ten sposób. I nie poczułeś jakiegoś takiego dziwności w sobie? Nie, poczułem się bardzo fajnie właśnie, że ktoś się odważył, żeby poruszyć coś takiego. Jest to dla mnie niesamowite, bo to jest pierwszy raz, kiedy takie media, które wiesz, dla mnie są mainstreamowe, bo Questionable Content jest takim mainstreamowym komiksem dla mnie, i poruszył właśnie taki motyw, że ktoś się zszedł z osobą, która jest trans. Bo wiesz, to prawda. Tak, tak, zgadzam się. Bo znajdziesz pełno komiksów robionych przez osoby trans, na przykład, które są o ludziach trans, którzy są razem, nie? Ale tutaj jest coś takiego w moim podwórku, tak jakby. Znaczy, problem w ogóle z tymi wszystkimi rzeczami jest taki, że tego problemu powinno nie być. No, tak, ale jest. Jest. Więc ja na przykład mam coś takiego, że nie to, że chciałbym to oglądać, ale zastanawiam się, kiedy będzie coś takiego, że tak jak pokazują sceny seksu normalne w telewizji, to pokażą sceny na przykład homoseksualnego seksu. No, będą takie sceny pewnie. No pewnie zaczną to wprowadzać. Jestem ciekaw, kiedy ludzie stwierdzą, że nie muszą tego robić z powrotem. W sensie, będzie taki moment, w którym ktoś to pokaże, bo trzeba będzie to zrobić, bo to będzie kolejny krok, tak jak było z seksem normalnie, że zaczęli pokazywać seks w filmach i tak dalej. Tak. A potem stwierdzą, że wcale nie muszą tego robić, bo już nikt nie chce tego oglądać i przestaną. I ja czekam na ten moment. No, ale z normalnego seksu nie przestali pokazywać. Nie, no trochę przestali. No faktycznie nie ma go tak dużo już. Nie ma go tak dużo, jak był taki moment, kiedy po prostu nawet w Matrixie była scena seksu. Mhm. No, bo musiała być typowa scena w filmie, gdzie w ogóle to nie było konieczne, nie? No. I było tak, że na każdym, te 10 lat temu, nawet więcej, Matrix był 15 lat temu, ale 15 lat temu w każdym filmie musiało być coś takiego, że była jakaś scena taka seksu, od Titanica do czegoś tam zawsze musiała być jakaś dupa, a teraz już po prostu są w stanie, olać to. Jest to takie przyjemne, że już nie musimy się silić na takie rzeczy. True. Bo zdarzają się nawet filmy, blockbustery, w których nie ma w ogóle romantycznego wątka, jak na przykład Pacific Rim, w którym nie było romantycznego wątka. To są przyjemne rzeczy. Tak. Ja, czekaj, co ja takiego oglądałem ostatnio? Taki film, w którym strasznie nie chciałem, żeby był jakiś romantyczny wątek. Nie wiem, ale znam to uczucie, bo też miewam takie momenty, że oglądam film i myślę, zajebiście będzie, jeśli nie będzie wciśnięty wątek romantyczny, bo nie pasuje tutaj, ale jakby będzie, to będzie... Wiem! Edge of Tomorrow. Ach, tak. Ale Edge of Tomorrow, gdzie był ten Tom Cruise, poznał laskę, która też miała tą moc, co on, że potrafiła się cofać w czasie. Mhm. I myślałem, kurczę, jak fajnie by było, gdyby nie było żadnej sceny między nimi takiej w ogóle romantycznej, tylko byliby to po prostu dwoje ludzi, którzy chcą rozwiązać jakiś problem. Ale to, bo oni mieli wątek romantyczny, tak jakby. No, oni mieli motyw, że się pocałowali w pewnym momencie i to dla mnie było już wystarczające, żeby zniszczyć wszystko to, na czym budowali, bo budowali to na jakiejś takiej
No w sensie, przez właśnie tego typu rzeczy pojawia się problem, że mężczyzna nie może być mężczyzna i kobieta nie mogą być przyjaciółmi, bo zawsze jakaś tam taka rzecz musi wejść. Nieważne, jak bardzo by nie pasowała po prostu. Masz w głowie stereotyp, że jeżeli jest facet i jest kobieta, to muszą być razem w pewnym momencie. Tak, i to jest właśnie głupie straszne. Bo albo to wychodzi po prostu i jest, albo niekoniecznie jest potrzebne i tego nic to nie dodaje do filmu. Prawda. Ale tak jak mówiliśmy o questionable content, to fajnie faktycznie, że to się, że koleś z tym eksperymentuje, bo ja jak zobaczyłem to po raz pierwszy, to się poczułem naprawdę dziwnie, bo jak wiesz, ja jestem homofobem trochę, chociaż objąłem to. I powiem ci, że... I embraced it. Stwierdziłem, że ten... A już zresztą, już kiedyś to tłumaczyłem. W każdym razie. Fajnie, że to jest, ponieważ to mi przeszkadzało. Znaczy nie przeszkadzało, tylko czułem się z tym źle, ale po paru dniach już mi wszystko jedno. Także to działa. Jeśli to jest, ten problem jest poruszany, to staje się zwykły. Zwłaszcza, że to nie jest problem w komiksie. To jest po prostu rzecz, która się zdarzyła. I nikt w komiksie nie uważa tego za coś dziwnego, nie? Także spoko. Bardzo, bardzo wielkie propsy dla kolesia. No poza tym komiks jest w ogóle tak robiony, że jest bardzo fajny. Robiony jest bardzo otwarcie, nie? Mhm. Nie wiem, czy to nie jest najstarszy komiks, jaki czytam, w sensie, który czytam najdłużej. Ja się zacząłem zastanawiać. Też bo kiedyś czytałem Mega Tokio, był mój pierwszy komiks, ale rzuciłem je po paru latach, czy po paru miesiącach, po paru latach chyba. No questionable content to jest chyba jedyny komiks internetowy, do którego wracam po tych wszystkich. Mm-hmm. Kiedyś był Commissioned, Sam and Fuzzy. Nie, praktycznie. Sam and Fuzzy był, ale też przestałem go czytać. I to by było chyba na tyle. No, questionable content jest najstarszym komiksem, jaki czytam również. No, super. Jest naprawdę. I nie powiem ci, że w ogóle nie czuję żadnego zmęczenia tematem, bo jest to świetna sprawa i to, że on wychodzi codziennie, jest świetne. Znalazłem inne komiksy, które ale on lubię z kolei... równie mocno, nie? Ale on jest strasznie mocno w ogóle wspierany przez fanów. Nie, jego Kickstarter ma... Nie Kickstarter, tylko Patreon. A nie sprawdzałem nawet, ile ma ostatnio. Zgadnij. Nie wiem, 5 tysięcy. 10. 10 tysięcy dolarów, no słusznie. Jebanych dolarów miesięcznie. I fajne jest to, że tak to powinno zadziałać. Nie, no jasne. I to i on też wykorzystuje jestem to jestem tak, mega zadowolony. Tak, on robi dużo rzeczy. On robi to świetnie, bo on to faktycznie wykorzystuje do tego, żeby... On tak jak... On na przykład odpalił nowy komiks, zaczął. Bo stwierdził, że tak, Patreon przynosi mu kasy, zaczął nowy komiks. Świetna sprawa. Także ten... Ale też polecam. On robi jakąś muzykę, więc daje, wiesz... W Patreonie nie tylko jest komiks, nie? Jest jego muzyka, jest kupę rzeczy. On robi muzykę, on robi własne gitary. Tak, nie wiem, fajnie, niesamowicie to wygląda. Podoba mi się strasznie i... no on wydał w ogóle... A na Kickstarterze z kolei zesponsorowali płytę zespołu Deathmall. No, tak, bo on ją wydawał tylko w MP3 wcześniej. Fajnie, że ten temat poruszyliśmy. Questionable content, bo chciałem o tym pogadać też, a jakoś nie było okazji. Dobra, co jeszcze? Nowy, lepszy South Park, ale nie dlatego nowy, lepszy South Park jest lepszy. Jest lepszy z innego powodu. Czy zauważyłeś coś nowego w South Parku, czego nie było w poprzednich sezonach? Jezus, poczekaj. Jest nowa rzecz, nowy mechanizm telewizyjny komedii. Nazywa się continuity. A, to tak, bo są powiązane ze sobą odcinki. Jest ciągłość, każdy odcinek jest powiązany ze sobą, chociażby bardzo mało. Jak w pierwszym odcinku był z Kickstarter, w drugim odcinku oni zostawili wszystkich, bo powiedzą, że zrobią nowego Facebooka, to kiedy w drugim odcinku wrócili, wszyscy się ich zapytali, czy są kurwa jebanymi biznesmenami i dlaczego wracają do szkoły i nikt ich nie lubił. W trzecim odcinku z kolei, jak tylko Cartman wchodzi do toalety, to Butters mu mówi: hej Cartman, już nie jestem uziemiony. Tak, poza tym przecież... Już nie mam szlabanu. Cały temat z Lord też zaczął się w drugim odcinku tak naprawdę, jest kontynuowany w trzecim. Piękne to jest, podoba mi się bardzo. No, jest to ciekawe. To w ten sposób. Jestem ciekaw, czy to były tylko te trzy rzeczy, czy pozostaną przy tym, bo mi się to bardzo podoba. Jak zaczną łączyć te rzeczy, to jest dwa razy więcej dowcipów po prostu. Jasne, że tak. Mogą robić odniesienia, mogą robić Inside Baseball. Bystry Konrad. Zauważyłem to w South Parku, ale ten... Ale malinowa pizza? Nie pomyślałem o tym, że faktycznie bardzo rzadko się to zdarzało wcześniej.
nie było tego wcześniej praktycznie, nie licząc jakichś tam rzeczy, że wracała jakaś postać, to nie było tego. Kiedy zginął Kenny raz, to był martwy przez chyba... Jeden sezon, a potem wrócił. Coś takiego. Nikt nie zauważył, że wrócił. O, hej Kenny. Malinowa pizza, słuchaj. Hej Kenny. Malinowa pizza. Co z nią? Więc nie mów, że zamówiłeś pizzę z mięsem i malinami. Nie. Dzisiaj prosiłem cię o pomoc w tłumaczeniu, bo ja nie wiem, jak po polsku był Red Wedding z Gry o Tron. Tak. Czyli ten odcinek, gdzie wszyscy skały spadają, wszyscy umierają. No. I szukaliśmy. Ja się zastanawiałem, czy to będzie szkarłatny ślub, szkarłatne wesele, czerwone wesele. Znalazłem czerwone wesele, ale w międzyczasie gdzieś wyszło mi lepsze określenie tego. Malinowy ślub. Malinowy ślub. I od tej pory tak będę tłumaczył. Tak będę tą scenę odpierał. Bo będzie to jest dla mnie malinowy ślub. No i teraz wszystko, co jest zdradą, co ze zdradą związane, jest dla mnie malinowe. Bo zdrada jest koloru maliny. Ciągle nie wiem, jak chcesz dojść do pizzy w ten sposób. Więc jak już ci kiedyś powiedziałem, moja pizza na dole, kiedy wychodzę, zatrzymuje mnie i pyta się, że mówi, że ktoś ostatnio zamawiał z Degrasso. Tak. I... Czy to ci się zdarzyło jeszcze raz? Chyba nie, może słuchają podcastu. Ale jakiś czas temu ktoś, albo ty, albo ktoś inny polecił mi pizza station, żeby sobie zamówić. Więc ja pomyślałem, skoro to jest faktycznie dobra rzecz, zamówię sobie pizzę z pizza station, jakąś konkretną. Tak. I zadzwoniłem, złożyłem zamówienie, bardzo spoko, mogłem sobie wyklikać na internecie, jestem bardzo zadowolony z tego. I teraz tak. Jeszcze intermission włączam. Dzwoni do mnie pani, potwierdzić zamówienie. Wszystko w porządku, tylko trzeba będzie sobie zejść po pizzę. Bo tam kierowca jak dojeżdża, to nie wchodzi, czy coś takiego. I ja sobie myślę, kurwa mać, po to zamawiam pizzę, żebym mógł, kurwa, otworzyć w drzwiach. Koleś zostawia pod drzwiami, ja zapłacę, nie wiesz, zapłacę przelewem i nie muszę z nim widzieć nawet. A tymczasem ja muszę... A ja teraz muszę się nawet ubierać i otwierać te drzwi. I to wynegocjowałeś, czy zszedłeś? Zszedłem, już mi się nie chciało gadać, ale tak się zacząłem zastanawiać, do czego doszliśmy, że to pizza dyktuje mi warunki, w jaki sposób będę ją odbierał. No jest to trochę bzdurne, szczerze ci powiem. Nie wiem, dlaczego tak robią. Do mnie przychodzą pod drzwi, ale ja mieszkam, wiesz, w małym domku. No może dlatego, że ja mieszkam na trochę większej ulicy i ten... Wyższym piętrze. Musiałby wejść na czwarte piętro, nie? No. A poza tym nie ma jak zaparkować tam i koleś musi zostawić na środku samochód. A mógłbyś się umówić, że będziesz taki koszyczek na linię spuszczał przez okno? Zajebiste. I w koszyczku jest napiwek czy coś tam? Zajebisty pomysł. Koszyczek, tak jak w starych czasach. Old times. Dobra, to jest pierwsza rzecz, więc ja też tego nie ogarniam, ale ktoś mi kazał schodzić i muszę się zastanowić, jak to rozwiązać. Rozkminiałem, żeby powiedzieć, że jestem chory i nie mogę wyjść i muszą mi wnieść dobry pomysł. Tylko generalnie, ile mogę być chory? No możesz być, wiesz co, ja ci powiem, że możesz być chory cały czas, ponieważ ci ludzie, ja nie spotkałem dwa razy tego samego dostawcy, a zamawiam najczęściej z tych samych pizzerii. To nie ma to jak stałość zatrudnienia. To są ludzie, którzy pracują miesiąc, stary. Nie, ja spotkałem, znaczy to prawda, ale chociaż ja z kolei na przykład dostawców czasami poznawałem, wiesz, jak ktoś dostarczał mi 2 czy 3 razy pizzę, to już znałem ten ryj. Potem jak spotykałem gdzieś w innym tym, to się już znaliśmy. Już mieliście przeszłość związaną z gastronomią. Gastroznajomość. Jeśli chodzi o malinową pizzę, no to oczywiście zdrada. Dlaczego? No bo przez to, że musiałem zejść na dół, odebrać tą jebaną pizzę. O nie, spotkałeś tego? To odebrałem ją, koleś się zatrzymał jeszcze tym swoim samochodem, nie trochę z boku, bo nie chciałem powiedzieć przez telefon, no ale jak kierowca będzie przyjeżdżał, to niech się zatrzyma trochę dalej. Podjedzie pod inną klatkę. O nie, i co, i musiałeś spojrzeć w twarz tamtemu kolesiowi? Nie wiem, nie odwróciłem się, zrobiłem to jak taki, wiesz, jak tchórz. Trzeba było spojrzeć mu w twarz, sięgnąć po tą pizzę i tak włożyć do ust cały kawałek, chociażby się nie mieścił, byś on tak wpychał go palcem. Potem wsadził sobie w spodnie kolejne. Przepysznie, także jak się musiał źle poczuć ten koleś, kiedy przyjechał drugi. A zobacz, że to działa w ten sposób, że teraz już chyba nie zamówię od nich pizzy.
No, na dole, kolesi. No, chyba już nie możesz. Nie dlatego, wiem. Że będę się bał, że mi naplują. Ale nie, bo to jest... musisz to zrobić, stary, bo to jest tak jak z transgender. Trzeba to poruszać, żeby oni się przyzwyczaili do tego, że ty masz prawo z różnych... Żyjemy w otwartym związku. Z różnych piecy chleb jeść. We're not exclusive. No dokładnie. Musisz się nauczyć, że wiesz, że jesteś... Czy wy robicie pizzę tylko mi? Właśnie, a co, jeśli zrobisz sobie tosta, to też przyjdzie i zapyta, dlaczego się na niego nie zjadłeś? Zajebiste. Przyszedłem dziś rano otworzyć i nie było cię w łóżku, nie wiem. Nie leżałeś na ladzie. O, rany. Bieda nie tak biedna. Czyli inaczej, czyli mówisz, że trzeba ich, podsumowując, czyli mówisz, że najlepiej by ich przyzwyczaić. Tak, no myślę, że trzeba... Skoro oni nie robią pizzy tylko mi, to ja mogę jeść tylko nie tylko u nich. No, coś takiego. W sensie, musiałbyś tak od nich zamówić, potem zamówić skądinąd, pokazać, że zamówiłeś skądinąd, później znowu od nich, tak żeby, wiesz, czuli, że tak, to nie jest tak, że uciekasz od nich na zawsze, tylko że robisz taki odskok, nie? Nie wiem. Podstawą jest teoretycznie dialog, ale... Kiedy mnie potrzebujecie, zawsze jestem. Z piętra nad wami. Bieda nie tak biedna. Tutaj jest akcja, moi drodzy. W Biedronce od 16 października będzie można... Będzie akcja promocyjna audiobooków, audiokomiksów, co jest w ogóle strasznie ciekawe, że pojawiła się firma, która zaczyna nagrywać komiksy audio. I oni mają taką akcję, ja że... Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Ja właśnie też nie, bo jeszcze raz wam powiem dalej. Nie wiemy jeszcze, co to jest. Od 16 października będzie można to kupić i my od firmy CDP.pl, która jest sponsorem tego tutaj u nas, dostaliśmy taki kod, żeby wam rozdać, żeby ktoś z was mógł ten kod wygrać, zrobimy konkurs. My jeszcze tego też nie słuchaliśmy, dostaliśmy wersję recenzencką, co znaczy, że za tydzień, znaczy we wtorek prawdopodobnie, kiedy nagramy 42 odcinek, to zrobimy recenzję z Mateuszem. Jako, że CDP.pl nie przysłało nam w kopercie żadnych pieniędzy, to będzie to recenzja uczciwa. Prawdziwa. Tak. To nie zmienia faktu, że gdyby przysłali mi pieniądze, też bym zrobił uczciwą, bo już dostałem pieniądze. Aha, no w sumie tak. Nie da się tego problemu rozwiązać, zawsze będzie uczciwa. Dokładnie. Także... To jest ciekawa akcja, w Biedronka robi co jakiś czas te motywy, wcześniej mieli gry komputerowe, są... później gry jakieś xboxowe chyba. To są dźwiękowe adaptacje niezwykle popularnych komiksów, takich jak Walking Dead, Torgal, premierowe wydanie audiokomiksu Funky Kowal, a także Słuchowisko Wiedźmin według prozy. Tak, my dostaliśmy to Słuchowisko Wiedźmin, komiks, dostaliśmy komiks Funky Kowal. Także my sprawdzimy, jak to działa. Ja nie wiem jeszcze, czy to działa tak, że ktoś czyta w ogóle, co się dzieje w dymku, mówi tutaj mężczyzna sięga po pistolet i krzyczy, i tutaj aktor nagle wchodzi: stój, zastrzelę cię! Mężczyzna oddaje strzał, ale nie widzimy w kadrze, do kogo strzela. W kolejnym kadrze martwa kobieta. Może to jest tak. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że tu są fajne rzeczy. Piotr Franceski wprowadzi słuchaczy w barwny świat kultowego komiksu autorstwa Janusza Christy pod tytułem Kajko i Kokosz. Nice. Przed włączeniem w drogę należy zebrać drużynę. Bardzo fajnie. Ej. Jestem bardzo szczerze jestem bardzo ciekawy tego, bo ja wygląda też na to, że to będzie coś dobrego. Sądzę, że jeśli chodzi o komiks, to może być to po prostu trochę w luźniejszej formie. Mhm. Może, bo to na pewno musi być coś więcej niż tylko czytanie dialogów, nie? Myślę, że to może, generalnie komiks jest nie tylko, wiesz, formą, w jakim to wydajesz, ale jest też formą narracji. Mhm. To znaczy, że starasz się opowiadać bardziej obrazem sytuację, bardziej sytuacje konkretne niż konkretne problemy, więc może jest to coś lżejszego niż książka po prostu, coś pomiędzy książką a komiksem, w ten sposób to myślę. Tak, możliwe coś takiego. Jeżeli porusza jakieś rzeczy, to nie mówi ci o tym explicite, czyli na przykład jeśli byłoby, załóżmy, tak sobie myślę, nie, że jeśli byłby taki audiokomiks The Watchmen, mhm, no to Watchmen naprawdę opowiada o bardzo ciężkich tematach, ale nie mówi Rorschach był bardzo zły. Myślał o czym i tamtym. Nie mógł rozwiązać tej zagadki. Tylko jest po prostu pokazana postać i to, co robi, a nie ma żadnego wejścia w jego głowę. Jasne.
To jest ktoś tam pomyśla, nie ma wszechwiedzącego narratora po prostu, więc może w ten sposób, gdyby to było, byłoby to całkiem fajne, bo ja bym chętnie posłuchał czegoś takiego w takiej formie. Tak, także my jeszcze nie wiemy, będziemy wiedzieli dokładnie wszystko w przyszłym tygodniu, kiedy przesłuchamy wersję, którą dostaliśmy. Jedną rozdamy wam albo w konkursie w następnym odcinku, albo pomiędzy odcinkami na Facebooku. Wydaje mi się, że no jeszcze zobaczymy. Z Wiedźminem to jest. A Wiedźminem to jest tylko audiobook. Tak, Wiedźmin jest słuchowiskiem, tak, bo nie ma. Znaczy są jakieś komiksy Wiedźmina, z tego co wiem, żaden z nich nie odniósł za bardzo sukcesu. Słuchowisko! Tak, słuchowisko. Wow, to ja doszedłem. One są świetne, możesz znaleźć fragmenty na YouTubie i są naprawdę niesamowite. Bo ja słuchałem audiobooków Wiedźmina niedawno. Mają słabego narratora trochę. Mają bardzo słabego narratora, który wiesz, no jednak te postacie są bardzo ważne, kiedy ktoś próbuje, wiesz, starszy mężczyzna w wieku 40-50 plus, próbuje ci mówić głosem Ciri, to brzmi to naprawdę śmiesznie. Brzmi to jak Ciri z tego serialu. Geralt, nie odchodź. Ale ta słuchowisko z tych fragmentów, które widziałem, słyszałem na YouTubie, brzmi niesamowicie, to jest instant boner. No to ja aż jestem w stanie sprawdzić to. Szkoda, bo niedawno czytałem, niedawno słuchałem, przesłuchałem całego tego. Ale to może być trochę inne doznanie, nie wiem. W każdym razie, żeby zakończyć temat, w Biedronce od 16 października za chyba dwie dychy. Także chyba polecamy, zobaczymy. W każdym razie recenzja nasza za tydzień. A w międzyczasie, gdzieś jak dojdziemy już do odpowiedniego działu, to podamy konkurs, w którym będzie można wygrać oczywiście kod. Tak. Do tego. Newsy! O, to jest moje. Dzieci śmieci. Dzieci śmieci. 4-letnia dziewczynka w Delaware w USA. W USA, nice, Konrad. Rozdawała kolegom plastikowe torebki z heroiną. Pomyślała, że to słodycze. Okazało się, że dostała od mamy plecak, w którym było 249, było w nim 240, jak się to, nie potrafię tego przeczytać, 249 torebek heroiny, co każe zastanawiać się, w jakim stanie była mama w tym momencie, ponieważ wiesz, tak jakby nie jest to pełna liczba. Dobre, wnikliwy koko. Mama została aresztowana. Przy okazji, jeżeli ta dziewczynka była dealerem narkotyków, to biedna mama, nie miejcie nigdy dzieci. Jeśli twoje dziecko będzie dealowało drogami, wszystko będzie na ciebie. Jak wasze czteroletnie dziecko wkręci się w dealowanie narkotyków, to wszystko pójdzie na ciebie. To jest taki pirat. Ona powie, ja myślałam, że to słodycze. Ja tylko trzymam to dla kolegi. Z kolei zastanawiam się, właśnie jak to działa, w sensie, czy matka na przykład specjalnie dała jej ten plecak, bo ona ponoć dała jej ten plecak, czy dziewczynka zabrała plecak, czy mama i dziewczynka kupiły sobie na promocji po plecaku takim, to miały takie jedna same wykorzystywała plecaki. Go do szkoły, a druga do pracy. Albo lepiej, dziewczynka i mama jechały do szkoły, ale mama musiała coś na lotnisku załatwić i dziewczynka postawiła plecak na ziemi i jakiś facet... Facet w garniturze przechodził obok i postawił swój plecak. I pomylili plecaki w ten sposób. Oboje mieli z Hello Kitty. Z Pokemonem. Oboje mieli z Hello Kitty. Piękne. Liste. Podoba mi się strasznie. W ogóle najlepsze jest to, że ja na jakimś innym podcaście, chyba na The Morning Stream, słyszałem historię o dziewczynce, która w podstawówce rozdawała ludziom... Sobie wyobrażam sobie tą historię, jak biznesmen ubrany w taki właśnie, kurwa, garnitur, wiesz, czarny garnitur, krawat, ciemne okulary, siada na lotnisku, wiesz, zamawia kawę i kładzie ten plecak obok siebie, kamera jest oczywiście z boku centralnie, a obok jest dziewczynka, która je na jajecznicy i kładzie obok ten plecak i te plecaki się tak, wiesz, stykają. No. Mężczyzna nagle widzi gdzieś policję, więc chwyca pierwszy lepszy plecak i zaczyna odchodzić. Nie? Tak. Widzę całą tą scenę, widzę, jest tak typowa po prostu. Ale co jeszcze jak widzisz, to widzisz ten... Szpiega. Widzisz ten gang, co ściga, łapią go i widzą, że w środku jest tylko linijka i chlebak, w którym jest normalna kanapka, a także adres tej dziewczynki i później kolejna część filmu to jest to, jak ta dziewczynka ucieka przed nimi. O kurwa, i ta dziewczynka ucieka jak na tym memie. Ta uciekająca dziewczynka, która ucieka z rybą chyba, czy z czymś takim. Kurwa, tak. A jeśli to byłaby nasza cygańska dziewczynka, która tańczy? Chubby Bubbles Girl, ona się nazywa. Słuchaj, ale... Kurwa, gdzie to jest? Słuchaj, najlepiej jeszcze jest ta... Znalazłem Chubby Bubbles Girl.
Wylej proszę tam mafię jakąś z tyłu, która ją goni. Postaram się to ogarnąć. I to będzie cover dzisiejszego odcinka. O Jezus, może uda mi się to zrobić w trakcie. Słuchaj. I Hello Kitty plecak gdzieś. Mogę dorysować, będzie mi łatwiej trochę. No bo możesz znaleźć i wkleić, że wiesz, oni mają, jeden koleś ma w ręce, czy coś takiego. Jeden koleś ma Uzi, drugi koleś ma plecak z psajdakiem. Słuchaj, najlepsza rzecz jest jeszcze jedna rzecz, bo to nie jest jedyne takie przestępstwo związane z dzieckiem i narkotykami, jakie ostatnio zaszło. Jeszcze słyszałem historię o dziewczynce, która miała lizaki pokryte THC, miała z marihuaną lizaki i rozdawała to w szkole jako żart. I ja stwierdziłem, że muszę, to jest w temacie, nie? Muszę zrobić taki szerszy temat, muszę znaleźć tego linka, muszę znaleźć tą historię. I wpisałem sobie w Google'ach THC Lollipops i to, co znalazłem, Mateusz, to są przepisy, jak zrobić z marihuaną lizaki. Nie mam więc tej historii, nie przebiłem się przez to zatrzęsienie przepisów, które były dostępne w internecie. O kurwa mać, znalazłem obrazek, stary. Amish Mafia. Daj, ja wkleję za tą dziewczynkę w żółtym sweterku. Wszystko wrzucam ci w jednym miejscu i zaraz jakiś plecak Hello Kitty jeszcze. Wrzuć mi. Ale powiem ci, że jestem rozczarowany, bo narkotyki, widzisz, to jest rzecz dla dorosłych. Dzieci nie powinny się mieszać w coś takiego. To jest bardzo nieodpowiedzialne i myślę, że takie dziecko... No, ja bym mu zabronił komputera na tydzień przynajmniej. Jeśli moje dziecko zabrałoby 249 torebek heroiny do szkoły. Masz przechlapane, nie masz komputera przez tydzień. Nie, szlaban, mamo. Szlaban. Masz szlaban na komputer, zabieram kabel. Policja przeprowadza i mówi, czy pani zdaje sobie sprawę, że pani córka miała plecak pełen heroiny. Szlaban, nie wyjdziesz z pokoju przez tydzień. Zabieram ci telefon na 2 dni. Chyba, że będziesz szła do miasta. To wtedy dla bezpieczeństwa weź go ze sobą. Tak było kiedyś, pamiętasz? Kiedyś mieliśmy telefony tylko na... Mi rodzice dawali telefon tylko na wyjazdy na przykład. Chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy już. A potem ja nagle wszyscy mieli telefony. Nie miałeś takiego... No nagle wszyscy mieli. Awaryjnego telefonu, który się dostawało tylko na ten? Kurwa, faktycznie miałem. Jak teraz to powiedziałeś, wszystko zaskoczyło mi w głowie. Miałem faktycznie awaryjny telefon. No, było tak. A jeszcze pamiętam, jak się pisało kartki albo listy. I one przychodziły, że wszystko jest okej. Okay. I potem przychodziły one później niż ty. No dokładnie, to była tradycja. Byłoby się, naprawdę lepiej i taniej, gdybyś wziął ten list w rękę i wrócił razem z powrotem, dał go w ręce rodzicom. Ale to nie będzie tak cool. To nie będzie tak cool, Mateusz. To nie będzie tak prawdziwy. Wiesz, że jeśli... Nie wiem, czy jest tak w rzeczywistości, bo czytałem tylko Going Postal Pratchetta, ale w Going Postal numizmatycy, czyli kolekcjonerzy znaczków, wysyłali sami do siebie listy, bo znaczek nie był prawdziwy, jeżeli nie był wysłany. Jeszcze raz. Numizmatyka to jest moneta. Filatelistyka to są znaczki. Okej. Okay. W takim razie. No kurwa, dobrze wygląda ta mafia z tą dziewczynką. Dobrze wygląda. Jeszcze jest plecak Hello Kitty. Właśnie muszę go już go mam. Ostatni, weź ostatni, tam jest taki koleś. A. Ten, gdzie nosi to go jakiś gracz? Taki gracz nosi go. Mam go. I on się, tylko że nazywa się Hello Kitty. Nie, on się nazywa Kitty? Nie wiem, on się nazywa... Ktoś tam. Nie, na pewno nie Kitty, bo by było te. O czym mówiliśmy? Zaraz zgubiłem się. Niech będzie tak, że on odchodzi gdzieś w tle. Nie no, ona musi go mieć. A nie, kurwa, masz rację, może odchodzić. Ach, dajesz mi zadania. Gdzie byliśmy? Próbuję ułożyć spójną historię. No. Skończyliśmy mówić o lizakach THC. Dobra, to co PHP. To malinowa klasa. Lizaki z PHP. Dla dzieci programistów. A, to jeżeli jesteśmy już przy dzieciach i szkołach, to chciałem ci powiedzieć o malinowej klasie. No, dzisiaj masz jakiś temat malinowy. Malinowy temat. Malinowa klasa. Więc uczniowie w szkole byli bardzo rozwydrzeni i nauczycielka nie wiedziała, belgijska nauczycielka w belgijskiej szkole nie wiedziała, jak ich uspokoić. Więc wkurwiona tym strasznie, stwierdziła, że zagrozi im spoilerami z Gry o Tron. Ona czytała wszystkie książki.
Jest to dobre, jakbyś miał studentów. I mówi tak. Przeczytałem wszystkie książki i teraz za każdym razem, kiedy jest za dużo hałasu, będę pisać na tablicy imię następnej śmierci. Zastanawiam się, czy to nie jest jakiś rodzaj molestowania intelektualnego. Ale ona nie wpadła na to. Co to, jak to, że to się może obrócić przeciwko niej. A jak to się stało? No, zgodnie z tym, co ty powiedziałeś, to prawdopodobnie serial wyprzedzi książki. O, faktycznie, tak? No. No, więc w pewnym momencie, jak nauczycielka będzie chciała ich uspokoić, to dzieci jej powiedzą, hej, bo napiszemy na tablicy imię następnej śmierci. Nice, masz rację. No, telewizja nie może sobie pozwolić, żeby zrobić przerwę, aż wyjdzie następna książka. No, nie przemyślała tego. The plan backfired. No, ja myślę, wiesz, najlepsze są takie kary, które są sprawdzone przez lata, nie? Jak rózga, albo plaskacz, albo stanie... Kiedyś było coś takiego, że stało się na korytarzu z wiadrem wody. To było trochę przed naszym czasem, także mi się to nie zdarzyło nigdy. Nie, ja pamiętam, że kiedyś na kolonii babka, chcąc nam uspokoić, kazała nam krzesełko robić. Jak to? Krzesełko było spoko. Co było krzesełko? A że... co, siedzisz pod ścianą? Stoisz, opierasz się o ścianę plecami w pozycji jak na krześle. O, to bez krzesła. Takie ćwiczenie to jest, nie? No, że się że siedzisz tak jakby na krześle poparty o ścianę bez krzesła, nie? Więc uda ci strasznie będą boleć, nie? Bo musisz ćwiczyć. Super, ja nie czaję dlaczego. Dlaczego mają cię karać karą fizyczną na przykład? To jest śmieszne, jakby ci rób pompki za karę. Zajebiście, będę silniejszy. Jeździ na kajcie za karę. O Boże, znowu na kajtę. Dzieci nie lubią... Właśnie, to jest ciekawa sprawa. Żongluj, skurwielu. Słuchaj, czy ty zdawałeś sobie sprawę z tego? Znaczy, no zdawałeś pewnie. Są dzieci, które nie lubią WF-u. Mam znajomych, którzy mieli zwolnienia z WF-u. I chcieli zwolnienia z WF-u. Czemu ludzie chcą zwolnienia z WF-u? Ja nie chciałem zwolnień z WF-u, ale nie lubiłem WF-u. No ja też nie chciałem zwolnień z WF-u, bo WF-u były super, mogłeś grać w rzeczy. Nie, WF-y były chujowe. No jeśli były kiepsko prowadzone. Ja nienawidziłem tego, było kurwa piłeczka, piłunia, nie? I za każdym razem kurwa rzucali piłkę jedną, drugą, trzecią i wszyscy kurwa grali w jedną piłkę. Piłka nożna to jest najgłupszy kurwa sport grupowy ever. Dlaczego? Dla dzieci. No bo... Bo nie mają grać? W piłce nożnej jest kurwa jedna piłka i do tego rzucasz 11, 22 dzieci albo ludzi, albo mniej tam, zależnie jeśli jest klasa mniejsza, spoko. I wszyscy kurwa biegną do tej jednej piłki. No mniej więcej tak, dopóki nie nauczą się. Jest to strasznie. Ci co się nauczą, się nauczą, ale musisz wziąć pod uwagę, że w takiej sytuacji, kiedy ktoś nie umie grać, on powinien się w tym momencie uczyć sam sobie, a nie po prostu stać i czekać, jak nikt do niego nie poda, bo jeżeli raz się nie uda mu, no to nie dostanie tej piłki dalej. Więc jest to system, w którym tak naprawdę gracze, których wiesz, jest to asymetryczny system, w którym ci, do których ta piłka jest, będzie podawana, się poprawia, a ci, którzy nie, to nie. Ja nie miałem jakoś tam problemu z piłką nożną, ale wydała mi się strasznie nudna po prostu, bo wszyscy kurwa dążyli do tej jednej piłki i wszyscy stali i patrzyli na tą jedną piłkę. Tak, zwłaszcza, podoba mi się system, jakby przerobić coś takiego. Ktoś porównywał kiedyś piłkę nożną do League of Legends, to jest takie głupie porównanie, ale w League of Legends generalnie fajne jest to, że tam każda postać ma swoje zadanie w momencie, nie? Mhm. Tam jedna jest na topy, jedna jest w dżungli, jedna na środku i dwie osoby na dole, powiedzmy, z takim standardowym tym. I wszyscy ze sobą, wiesz, mają swoje zadanie, które muszą realizować w danym momencie, żeby osiągnąć swój cel. I nawet jeśli przegrasz całą grę, to możesz powiedzieć chociaż, że wygrałeś swój lane, nie? Czyli swój pas, czy swoje zadanie konkretne. Mhm. I to sprawia, że ty nawet jeśli przegrasz, stajesz się lepszym graczem. I gdyby była taka gra sportowa, która uczy ciebie pracy grupowej, ale w sposób taki, że ty jesteś że gdyby było po prostu, wiesz, więcej piłek niż jedna, w taki sposób to by działało, to wtedy byłoby spoko, bo każde dziecko mogłoby być zaangażowane. No jeszcze jest taka przewaga pozostałych Wtedy pojawia się też ten problem, że nie ma jednej piłki i najlepszych kolesi, którzy wiesz, walczą ze sobą tylko pojawia się coś takiego, że musisz ich zaraz parować, czyli dwóch najlepszych walczy ze sobą, tak?
koleś, który jest trochę słabszy, walczy z kolesiem, który jest trochę słabszy i dwóch, wiesz, totalnych, nie wiem, nerdów w okularkach i ten walczy ze sobą i jest ten sam poziom cały czas i każdy czuje satysfakcję z gry, bo jest matchmaking zrobiony dobrze. Mateusz, przekonałeś mnie. Od dzisiaj League of Legends jest zamiast WF-u w szkole. Nie, myślę o raczej chyba o... lepsze społeczeństwo. Zastanawiam się, dlaczego takie sporty są. Już lepsza była ta... co to było? Zbijak nawet, nie? Kiedy masz więcej... Zbijak, kiedy masz więcej piłek na przykład, nie? Wiesz co, wszystkie... może... Ja po prostu dlatego nie lubię gier sportowych, w których jest jedna piłka, dlatego że one są w chuj nudne. Tak, ale te gry one sportowe polegają na tym, że masz, że każdy ma jakąś rolę na boisku, tak, że każdy tak naprawdę bierze udział w tej grze, nie? To, że nie wszyscy są na ataku, to sorry, to nie tak nie działa. Nie, no nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że jest... No, nieważne. Po prostu... nie lubię gier, które propagują właśnie taką asymetrię, nie? Mhm. Bo one nie, wiesz, one są zrobione po to, żeby dobrze się to oglądało, więc jest jedna piłka, którą łatwiej śledzić kamerą. Coś w tym jest, co mówisz, no. No łatwiej ją śledzić generalnie, nie? Bo to są zawsze sporty widowiskowe. To jest fajny sport, który się ogląda, nie? Tak jak piłka nożna, powiedzmy, że fajnie się to ogląda, spoko. Ale jeśli chodzi o coś, w co grają dzieci na WF-ie i ich celem jest się nauczyć grać, to one nie dostają ćwiczeń. Hej, teraz wszyscy dzisiaj kopiemy piłkę i każdy ma strzelić w okienko. Rzucamy wolne i tak dalej, które ćwiczą konkretną umiejętność. Dostają w koszu i w siatkówce dostają takie ćwiczenia. Nie ma takiej, faktycznie nie ma piłka nożna takich ćwiczeń. Nie no, ma ćwiczenia, tylko tego nie robią na WF-ie. No nie ma tego tak na WF-ie, o to mi chodzi. Tak samo z koszma są takie ćwiczenia, ale nikt nie robi takich ćwiczeń. I to jest najbardziej chujowe w tym wszystkim, przynajmniej. Dlatego mam taki na WF-ie taką bardzo słabą, bardzo słabe do WF-u podejście. Z kolei były WF-y, gdzie było spoko, jak na przykład kiedy były elementy akrobatyczne, była jakaś skrzynia, odskocznia i z tego się robiło rzeczy. Minus jest taki, że zaraz sobie jakieś tego nie robią WF-iści, bo kurwa jakieś jebane dziecko zawsze sobie złamie na tym rękę, nie? Nie, znaczy jest drugi powód, dla którego nie robią. I ten powód jest, mogę ci powiedzieć, ile dzieci w naszej szkole chciało robić zajęcia akrobatyczne na WF-ie. Dwoje, ja i ty. Bo ja pamiętam, że czasem udawało mi się, bo ja chciałem, bo gimnastyka, my wtedy, kręcił nas parkour i capoeira, pamiętam wtedy, i strasznie chcieliśmy, ja chciałem zawsze, żebyśmy robili coś takiego na WF-ach, bo to było fajne, nie? Mieliśmy też w ogóle równoważne jakieś takie bzdety na stanie w szkole, ale nigdy tego nie było, bo wszyscy chcieli grać w piłkę. Równoważnie byłaby bardzo spoko, nawet malutka, bo by nauczyła kurwa ludzi. Ale równoważnie jest tylko dla dziewczynek. Tylko dziewczynki mają równoważnie. Nie. Znaczy, no w szkołach tak jest, niestety. Także zioł. Jo. Nie wiem, uważam, że gdyby było więcej ćwiczeń, które mają cię ogólnie inaczej, celem WF-u powinno być rozwinięcie ciebie, nie? No, ale ogólnie no, fizycznie. A nie po prostu się, żebyś miał troszeczkę ruchu. Dokładnie, ale można by to zrobić kupę rzeczy. Nie mówię, żeby napierdzielać full crossfit. I żeby te dzieci wychodziły zrypane, ale żeby doprowadzać taki system, gdzie ludzie byliby po prostu zadowoleni z tego. No ale nawet większość dzieci jest zadowolone, jeśli mają piłkę. Nie większość dzieci. No większość tak, mówię na podstawie moich klas. Wszyscy byli zachwyceni, kiedy była piłka nożna. Jezus, potworne to jest. Dzieci lubią piłkę nożną. Oglądają te Tsubasę w telewizji i chcą grać w piłkę. Ach, te współczesne dzieci. Czy dzieci współcześnie oglądają Tsubasę? Nie wiem nawet. Jeśli ktoś jest dzieckiem z naszych słuchaczy, niech napisze. Misiek. Misiek. Misiek ogląda Tsubasę, bo Misiek lubi anime. To prawda. A może nie widział, bo to jest stare. Misiek, jeśli nie widziałeś Tsubasy. Misiek. Kałabanga, ręce do góry. Kałabanga, skoro jesteśmy przy anime. To jest bardzo dobry temat, na który będziemy mieli dużo do powiedzenia. Przynajmniej ja mam naprawdę sporo przemyśleń związanych z tym. Dawaj. Kobieta przebrana za żółwia ninja obrabowała motel Super 8. Miała zieloną farbę na twarzy i czarną maskę. A jest zdjęcie? Nie ma zdjęcia. Kurwa, prawdopodobnie przestępca. Właśnie, to jest jeden z tematów, które ja chciałem poruszyć. To jest idealna zbrodnia, bo tutaj nie mówią, wiesz, powiedzieli, że to jest młoda kobieta, nie są w stanie określić dokładnego wieku. Nie mówią, że była blondynką. Nie mówią, że blondynka w płaszczu okradła to miejsce. Nie mówią, że blondynka, która wyglądała jak
narkomanka okradła to miejsce. Nie. Oni mówią tylko o tym, że była przebrana za żółwia ninja. To jest genialna zbrodnia. Bo wiecie, kogo szukają teraz? Szukają kobiety wyglądającej jak żółw ninja. To pierwsza rzecz. Także generalnie, jeśli ktoś jest młodym przestępcą, polecam studiować to, co się tutaj wydarzyło. Teraz druga rozkmina. Którym była żółwiem, Mateusz? Ja ci powiem. Ja mam swoją odpowiedź, więc najpierw ty rozkmin. Moja pierwsza rozkmina, że Donatello. To dlatego, że powiedziane jest, że miała czarną maskę. A fiolet jest takim kolorem, który najłatwiej późną porą pomylić z czarnym. Także jeśli powiedzieli, że miała czarną maskę, to mogła mieć fioletową po prostu. I to byłby wtedy Donatello. Ach, mogłby to być Donatello. No. Ale moja rozkmina jest trochę grubsza. No. Co jeśli ona miała zieloną farbę na twarzy, ale oczu sobie nie pomalowała i nie miała czarnej maski, tylko to była jej czarna twarz. Była jej czarna twarz! O! To wtedy nie wiadomo byłoby, którym jest żółwiem. Nie, bo grape soda, napój winogronowy, tak. Jest fioletowy. Ten taco grape. Jest fioletowy. No. Więc byłoby Donatello. A dlaczego grape soda? No bo czarni lubią. Czarni grape soda. A jeżeli ona była przebrana za tego? Za watermelon? Za arbuza? Za watermelon? To była zielona i ma czarne pasy? Nie, była zielona, ale założyła faktycznie czarną maskę, bo była złodziejem, ale przebrała się za watermelon. O, pięknie. Ja mam dalszą rozkminę, słuchaj. Z drugiej strony właśnie moja druga rozkmina, jeśli chodzi o to, o jej tożsamość, to jest taka, że ona użyła noża, żeby obrabować tego klerka, tego ekspedienta. Więc albo Leonardo, który ma miecze, albo Raffaello, który co prawda ma sai, ale to laik mógłby powiedzieć, że są noże tak naprawdę, nie? Jedno, co jest pewne, to, że nie była Michelangelem, bo nie miała deskorolki i nie miała tych twoich, jak one się kurwa, nazywają. To by było tak piękne, gdyby w trakcie napadu na bank, nie na motel, zamówiła pizzę i odjechała na deskorolce, żeby pozostać charakter. Generalnie moje podsumowanie... Ja mam jeszcze jedno. Powiedzmy. Jeszcze jedno. Skoro założyła czarną maskę, to nie była żadnym z żółwich ninja i była albo Shredderem. A dlaczego była zielona wtedy? To był Shredder, który wyrabiał w żółwie ninja. A, nice, dobre myślenie. Shredder, który wyrabiał w żółwie ninja, albo była nowym żółwiem ninja i trzeba jej nadać nową nazwę renesansowego artysty. Ja proponuję Botticelli. Okej. Okay. Albo jest jakaś babka? A renesansowa artystka? To? Możemy ją nazwać ją kobietą z perłą albo coś. Kobieta z łóżkiem możemy ją nazwać, bo była w hotelu. Nie wiem, czy była artystka w renesansie. Zabiłeś mi ćwieka teraz. Levina Terlinch? Jest jeden pamiętasz, był taki komiks internetowy o tym, kiedy powstawał nowy żółw ninja? I on się nazywał Renoir. Renoir! Jak Vincent Renoir, czy też Vincent Renoir. Jak się nazywało to? Kurwa, nie pamiętam. Ale fajne to było. To było bardzo w klimacie Mroczny Rycerz Powraca. Tak, i to było bardzo dobrze narysowane. Żółwich ninja, którzy są stare już i zgrzkniałe. To się nazywało TMNT Gaiden. Mutant tak. Ninja Turtles, MNT Gaiden. Mutant Ninja Turtles Gaiden. Skoro gadaliśmy dzisiaj o komiksach, to powinniśmy chyba podać linka do tego, co? Tak, mntgaiden.com. Bardzo, jest. Bardzo dobry komiks. Polecam. I tam faktycznie było coś takiego, że był nowy żółw ninja i... No, nowy żółw ninja, poprzednie były takie stare. I on był Renoir. No to ona jest Renoir, no. No, co ciekawe, że... Jest powiedziane, jaką on miał kolor maski? On miał... Fuck, nie wiem, nie pamiętam. Kurwa, jest czarno-biały ten komiks, to nie pomaga. To prawda, nie pomaga. Nie wiem, jaki miał kolor maski. Nie mogę sobie przypomnieć. Teoretycznie... Czekaj, tutaj są takie miniaturki w przyciskach i ten pierwszy to jest chyba on i on ma taką... oliwkową? Nie, no to jest ten. Nie, no zobacz, pozostali. Drugi jest Raffaello, trzeci jest Donatello. Gdzie w przyciskach? W przyciskach zaraz pod logiem. Jesteś na stronie? Czekaj, zaraz ci tę stronę. O, tutaj.
Przyciskam. A dobra, jest GIFARTS, tak? Nie wiem. O, faktycznie. Masz zieloną laskę. No, taką zielono-oliwkową. No. By się zgadzało. A nie czarną. W takim razie to nie jego cosplayowała. No, to taka zielono ten. Ale podsumowując generalnie całego newsa, bardzo dobra zbrodnia, popełniałbym. Brać przykład polecam. O Jezu, ale fajny ten, fajny pomysł. No, jak myślisz, co na to Zordon? Co na to Zordon? Więc ja mam kontrhistorię do tego oczywiście. Okej. Okay. Kontrhistorię. Kontrhistoria jest lepsza, bo ty tylko sugerujesz, że to był żółw ninja. No, tak sugerowałem się, wiesz, to poszedłem za tym, za informacją z prasy, bo myślałem, że są rzetelni. A ja chciałem ci powiedzieć, że Power Rangersi rabują domy. Co? Jak to? Yasutobo Ihara jest jednym z tych kolesi, którego twarzy nie znasz, bo on był stuntmanem w Power Rangersach. On był Power Rangersem. Jest napisane którym? No mógł być którymkolwiek, bo wszyscy wyglądali tak samo, tylko w sumie faktycznie masz rację. Mógł być wszystkimi, tylko grali go na green screenie. Więc on stracił z Ihara, stracił swoją pracę, dlatego, że że uszkodził sobie kolano i nie mógł znaleźć pracy i wykorzystał swoje zdolności, które nabył podczas treningu, do tego, żeby rabować domy. Wchodził do domów po ścianach? Tak, był Spider-Man. Nice. Wiesz co, ja muszę ci powiedzieć, że zawsze... Ciekawe, zobacz, on też był nie nazywał się Power Rangers, tylko dostał nickname Spider-Man. No, już łapczywy jest dosyć, jeśli chodzi o franchise. Ukradł 43 domy na 77 tysięcy dolarów. To jest bardzo mało. No bo nie możesz wynieść za dużo, jeśli masz zejść po tej Jesteś ścianie. Jesteś Spider-Manem. No. He takes whatever a spider can. Ej, ale ja ci powiem, że zawsze chciałem, jeśli ktoś miałby mnie okraść, to chciałem, żeby to był właśnie taki złodziej, właśnie taki akrobatyczny, że ja zostawiłem otwarte okno na piętrze i on wszedł po ścianie albo po innych oknach. Bo podejrzewam, że większość włamań to jest takich, że ktoś wykopie ci drzwi z zawiasu, wejdzie do środka i chwyci telewizor. Tak, jak ja bym na przykład przyszedł do domu i zobaczył, wiesz, że nie ma jednej rzeczy na przykład, bo ukradł to Spider-Man i zostawił mi kartkę, haha, okradłem cię Spider-Man, albo na Power Rangers. Jak się nazywał? Jimmy, zielony Power Ranger. To bym powiedział, bym tak stanął, spojrzał na to i powiedział good for you. Good for you, co nie? Wyobraź sobie tę scenę. Wchodzisz do domu. Następnym razem zostawiłbym mu ciastka i mleko, nie? Wchodzisz do domu i widzisz ten. Zapytał się go, czy nie chce na przykład zostać Mikołajem na święta. Tak, masz dla niego robotę. Może przejdzie przez komin. Zostaw mu swoją wizytówkę. Zajebiście! Tak, w sejfie, zajebiście! Ale... Wyobrażasz sobie, że jesteś grupą takich tych konmenów, o, na rabusiów i dajesz informację, że w skarb... Jestem grupą rabusiów. Nie no, jesteś wiesz, w grupie rabusiów. Jestem członkiem grupy rabusiów, tak. Tak, jak Ocean's Eleven i potrzebujecie speca do otwierania sejfów, więc zamiast szukać, mówicie, że macie kupę kasy i zatrzymane jest to, chronicie to w sejfie i czekacie po prostu. I koleś wchodzi, wdrapuje się, wiesz, przekonuje wszystkie alarmy, lasery i tak dalej i otwiera, a tam jest wizytówka. Congratulations to the next level. Nice. To jest tak hollywoodzkie. Ale właśnie widzę to oczami wyobraźni, że wchodzę do domu, nie? Otwieram drzwi i coś jest nie tak, i zapach jest inny w domu. Patrzę i widzę powiewające firany, ponieważ otwarte jest okno. I po przeciwnej stronie pomieszczenia obraz leży na ziemi i jest otwarty safe. I na ziemi leżą takie jeszcze, wiesz, słuchawki jakby doktorskie. I w środku nie ma diamencika. I wtedy bym właśnie tak powiedział, punkt dla ciebie. Tak bym pomyślał, Mateusz. Ja bym stanął i pomyślał, czyli mój przyjacielu, uważasz, że nie powinienem się żenić? jeśli coś ma być znakiem, to. Jeśli coś ma być znakiem, żeby się nie żenić, to. To mężczyzna włamujący się w cool sposób do mojego mieszkania. Dokładnie. Także widzisz, czekamy na innych superbohaterów, którzy popełnią przestępstwa. O. Tak, bo jest w Ameryce jest taki ruch, gdzie ludzie przebierają się za superbohaterów i zapobiegają przestępcom, ale może to jest nowy hit.
Ja myślę, że powinniśmy w tym momencie dać konkurs. Okej. Konkurs na wygranie tych audiokomiksu. Tak, Franki Kowal audiokomiksu. Tak. I zadanie jest takie. Trzeba wymyśleć najlepszego superbohatera, który by wykorzystywał swoje moce w złym celu. Dokładnie. Włamując się do domu w najciekawszy sposób. Będziemy premiowali pomysłowość i absurd. Absurd oraz konsekwencje społeczne wywołane w tym. Oczywiście zrobimy proper dekonstrukcję tego. Tak, zrobimy dekonstrukcję najlepszych, które jeśli dostaniemy dużo, to najlepszych, jeśli dostaniemy mało, to wszystkich. Odpowiedzi możecie przysyłać albo wpisujcie je w komentarzach, ale jeśli wolicie to zrobić bardziej prywatnie, możecie wysyłać to w wiadomościach na nasz profil facebookowy. Albo, no nie, może na profil facebookowy. Chyba, że ktoś nie ma Facebooka, Jezus. To możecie wysłać wtedy przez YouTube do mnie. No możecie wrzucać, albo możecie wrzucać komentarze po prostu. Dokładnie. Jeśli nie boicie się, że ktoś ukradnie i zapostuje gdzie indziej, ewentualnie będziemy decydować wtedy po dacie postowania. Jak wam wygodnie, wysyłajcie te rzeczy. Teraz tak, kiedy rozwiązujemy konkurs? Czy we wtorek? To już trochę mało czasu. Fajnie, jakbyśmy no we wtorek, w sensie, że chciałbyś później, ale bo to się, akcja zaczyna się w środę, w czwartek akcja w Biedronkach. Fajnie jakbyśmy rozwiązali konkurs zanim akcja się zacznie, żeby... To zróbmy tak, zróbmy, że to niech to będzie, spremiujemy tych, którzy od razu ściągną. Nie będzie tych historii dużo, ale no kto pierwszy, ten lepszy. O, albo napiszemy na Facebooku, że ten konkurs istnieje. O, to w sumie też jest możliwa opcja. Także ten, spieszcie się, piszcie do nas. Wygrany dostaje od nas Funky Kowala. Kod na cdp.pl. Zadanie na miarę czasu. Zadanie na miarę czasu. Więc w szkołach... Kurwa, właśnie nie chciałem o tym mówić. To jest zadanie na miarę czasu. Więc w szkołach siedmiolatki w szkole podstawowej numer 16 w Kabatach dostały zadanie. Zdanie jest bardzo proste. Miały znajdywać spółgłoski i samogłoski. Co? To było ćwiczenie w ramach nauki rozróżniania samogłosek i spółgłosek. Jak to dzieci w szkole podstawowej, tak. Tak. Oczywiście, ale tekst, przeczytam wam tekst, w którym musiały znajdywać te rzeczy. Ten tekst jest bardzo fajny, bo jest pokreślony na czerwono i niebiesko. Mhm. Bo te dzieci znajdywały tam te rzeczy. Przeczytam cały tekst. Pierdol się Hitlerze, rzucone do rywala, który miał czelność nie przyjąć wymuszonych przeprosin. Rywal był z Niemiec, Hans-Jürgen Pohmann, a obrażał... Boże, Ilię Anastazję, tenisista znany na równi z fantastycznej gry, mistrz Roland Garrosi i US Open. Dwukrotny finalista Wimbledonu, co skandaliczne zachowania się na korcie. Pohmanna oskarżył wcześniej, że udaje Niemca, dopadły skurcze i osunął się na kort. Jezus, jakie to jest dziwnie napisane. A później jeszcze opluł. Ten nie podał mu ręki po meczu. A później jeszcze nastę omal nie coś tam. Dalej, kolejny fragment z gazety. Neykentu, idź pierdol swoją matkę, rzucił do sędziego podczas Australian Open. Wykluczono go z turnieju. Kłótnie nakręcały też Anastasę, którego lista wybryków obejmowała nie tylko plucie na rywali. Kiedyś pod tenisowy strój włożył koszulkę z rysunkiem wyprostowanego środkowego palca. O Jezu, biedna nauczycielka. To jest o tyle odpowiednie dla dziecka, że dziecko z kontekstu się nie dowie, co te słowa znaczą, bo ten tekst jest zajebiście trudny do przeczytania. Pierdol się Hitlerze, mi się podoba. Pierdol się Hitlerze jest spoko. Wydaje mi się, że rodzice też nie mogą się przyczepić do tego. Znaczy, generalnie siedmioletki jakoś super nie czytają, nie? Więc ustalmy, że one nie przeczytają tego i nie za bardzo zrozumią. No tak, ale czy... Czy szkoda, że to jest pierwsze zdanie. Pierdol pierdol swoją matkę. Powiedz mi tylko coś takiego. Czy ćwiczenie szkolne jest dobre, jeżeli z okazji tego ćwiczenia cieszysz się, że dziecko nie umie czytać? Ćwiczenie jest po to, żebyś mógł celebrować, że twoje dziecko nie czyta. Nie, chodzi o to, że ta nauczycielka, wygląda na to, że ona wzięła gazetę i po prostu wycięła różne kawałki i dała dzieciom. A, i nie wiedziała, nie co czytała. Tam jest. Dokładnie, no, to widać przecież. To prawda. Z drugiej strony, kurwa, ciężko, żeby nie wiedziała, co tam jest, skoro jest pierwszym słowem jest pierdol się Hitlerze. Ej, ale w ogóle tutaj jest pierdol się napisany w całości, a na tym drugim skrawku jest pierdol już wykropkowany.
To jest idź pierdź swoją matkę. Idź pierdź swoją matkę. Pierdź. No, popieram. A propos głupich zadań szkolnych, teraz sieć obiega taki obrazek pokazujący zadanie ze szkoły jakiejś anglojęzycznej, gdzie zadanie brzmi: jak, kiedy dodajesz 8 i 5, uzyskać 10? I dziecko napisało w odpowiedzi: nie można uzyskać 10, kiedy dodajesz... I to zostało uznane za błąd i nauczyciel wytłumaczył, że można, jeżeli podzielisz 5 na 2 i 3 i dodasz 8 i 2 i zostaje ci 10 i 3. Co? Dziecko miało dodać 8 i 5 w taki sposób, żeby otrzymać 10. I napisało, że to niemożliwe, bo miało kurwa liczyć. Jezus, biedne dziecko, nastawione na myślenie techniczne i babka próbuje wymagać od niego kreatywnego myślenia. Bolało prawdopodobnie. Jezus Maria. Najlepsze jest to, że prawdopodobnie było tak zawsze, tylko nie było o tym mówione, nie? Ale ostatnio bardzo często słyszałem o tego typu rzeczach. Co więcej... Bardzo dużo jest przykładów takich w amerykańskich szkołach, gdzie ludzie próbują, jeżeli na przykład ktoś jest fizykiem czy czymś takim, czy ten, no to zna się na matematyce, więc bardzo często dzieci takich ludzi potrafią, już znają już podstawy matematyki. Wracamy. Słuchaj, nie wiem, o czym mówiłem. No, że doprowadziłeś nauczycielkę do płaczu. A, ja nawet doprowadziłem w gimnazjum nauczycielkę do płaczu. Mówiłem ci o tym? Nie, chyba. Nie pamiętam przynajmniej. Moja nauczycielka generalnie, to było coś o skali, że trzeba było porównać pola trójkątów i powiedzieć, jak one są. I ja napisałem, że skala to jest 1/2, nie? 1/2. Jak jedna druga. A ona stwierdziła, że nie, skala to jest 1/2. I nie dostałem za to punktu. I byłem strasznie wkurwony na to. Przyszedłem po wszystkich chyba nauczycielach w szkole i zabrałem ich opinię. A potem podałem jej statystykę tego, jak bardzo się myli. W której klasie to było? W podstawówce, druga, czy to było? Druga gimnazjum. Coś takiego. I pamiętam, że przychodzimy do... Mówiłem to kiedyś na odcinku, ale powtórzę. Przychodzimy na fizykę, jest taki, wiesz, późny, listopadowo-grudniowy, już tak, wiesz, zaczęło się ciemno robić za oknem, nie? Gdzieś tam liście takie opadały, złote słońce wlewa się, wiesz, do klasy, nie ma zapalonych jeszcze świateł. I wchodzi pani od fizyki i wszyscy, klasa, która była taka, wiesz, głośna, nagle ucichła, ona siada i jest taki, wiesz, taka cisza, nie? Mm-hmm. Taka mistyczna cisza. I ona, pierwsze jej słowa, które się podnosi i mówi: Mateusz, czy ty jesteś złym człowiekiem? Pani od matematyki siedzi i płacze teraz u ciebie, przez ciebie w pokoju nauczycielskim. A mi jakoś nie było przykro. Pani od matematyki sama kurwa przyniosła to na siebie. To jesteś jedną z takich osób, sama to na siebie sprowadziła, które jak zostaną wykryte, to dyrektor ma taki numer w biurku, wyciąga ten numer i dzwoni pod ten numer i mówi: we've got one. Jak to jest jedną z tych osób, przy których dopisuje się: należy uważnie obserwować, po czym dopisuje się drugi raz: najlepiej z bezpiecznej odległości. Cytując prezesa. W liceum z kolei pamiętam, że byłem święcie przekonany, że istnieje pierwiastek z -1, wtedy nie wiedząc jeszcze o liczbach zespolonych. Mhm. Jak każdy normalny człowiek. Jakoś doszedłem do tego, że musi być. Byłem święcie przekonany, miałem jakąś taką intuicję, że coś takiego musi być i że jest na pewno. I pani od matematyki, zamiast, chociaż była super babką, zamiast mi powiedzieć, że istnieje coś takiego i że to są liczby zespolone i dać mi kurwa książkę na ten temat, to mówiła, że nie ma czegoś takiego i w ogóle to jest jakiś wymysł szatana. Co? To dziwne. Ale wiesz, może nie wolno dzieciom mówić o bardziej skomplikowanych rzeczach, bo wtedy musiałbyś powiedzieć, że większość tego, co ich uczysz, to jest kłamstwo, które jest stworzone po to, żeby było im łatwiej się nauczyć. A przecież tak no to jest. Prawda.
Nie, w matematyce rzadko. No w matematyce jest faktycznie nie, matematyka jest budowana na cegiełkach, nie? Więc po prostu dajesz bardziej skomplikowane modele. To nie zmienia faktu, że jest pierwiastek minus jeden i to, co ja próbowałem za wszelką cenę powiedzieć, że jest, to nie wychodziło. You were slapped down. A ja ci powiem, że ja miałem zawsze bardzo dobre matematyczki i za każdym, i pamiętam takie sytuacje, gdzie ktoś zapytał o coś, co właśnie było poza zupełnie, albo było po prostu, wiesz, wyciągnięte tak jak u ciebie logicznie z jakiejś lekcji, albo było to coś, co ktoś usłyszał. Jeśli było zadane pytanie nauczycielce, to praktycznie każda z moich nauczycielek matematyki odpowiedziałaby, że owszem, jest coś takiego, ale to jest poziom studencki albo licealny i tego jeszcze teraz nie będziecie mieli. Czasem mówiła na przykład, co to jest, nie? Czyli powiedziałaby pewnie, że to liczby zespolone i że to jest wyższy jakiś tam poziom, nie? Ja nie czaję tego, bo jak jest wyższy, jak ktoś wpada na to, to powinno się takiej osobie kierować na to. Powiedzieć, masz tu książkę, poczytaj sobie. To by było w ogóle absolutnie fantastyczne nauczycielstwo, gdybyś w tym momencie wziął taką osobę po zajęciach i powiedział, jeśli to cię ciekawi, to możesz... W dzisiejszych czasach możesz powiedzieć, tutaj masz linka, możesz poczytać o tym. No kurwa, ale nawet możesz dać zadania z tym. Wiesz, no, taka taka nauczycielka też się uczyła tego kiedyś. Ma gdzieś takie stare książki swoje ze studiów, na pewno ma. Mhm. Dajesz dziecku, albo kserujesz jej ten dział i po prostu dajesz. No. I to dziecko generalnie będzie łykać to. W taki sposób nagradzasz takie rzeczy. No to jest faktycznie spoko pomysł. Nie wiem, ja nie czaję, skąd się biorą te wszystkie rzeczy. No nauczycielstwo jest zajebiście ciężką sprawą, podejrzewam. W sensie trudno mi wyobrazić sobie trudniejszy zawód, jeśli chodzi o to, że musisz codziennie być skoncentrowany, żeby nie skrzywdzić czyjegoś umysłu, nie? Musisz dawać z siebie wszystko codziennie. To mi nie pasuje, to mi nie przeszkadza akurat skrzywdzenie czyjegoś umysłu. Znaczy właśnie, nie, żeby ja uniknąć takich sytuacji, wiesz, musisz być naprawdę skupiony przez cały czas, nie? Znaczy, mówisz o nauczycielach szkół takich niższych. No tak, nie, chodzi mi o to, że masz zajęcia z dziećmi, nie? Przychodzisz na te zajęcia i po pierwsze musisz pilnować, żeby przekazać im materiał. Musisz pilnować jednocześnie, czy ta sala się zachowuje jak powinna, czy nie ma jakichś dziwnych oznak, że tam coś jest nie w porządku, albo że biją kogoś. Jezus Maria. Jednocześnie musisz właśnie uważać na jakiegoś dzieciaka, który będzie ci pyskował, że wymyślił liczby urojone. Mówiłem ci o tym, jak byłem... Mieliśmy projektować robota muzealnego, który by oprowadzał gości po muzeum. I zrobiliśmy to jest taki robot, który wygląda jak stary robot, mimo że jest nowy, ponieważ jest muzealny. No, fajnie by było, nie? Gdyby byłby taki steampunkowy. No, jakby był byłby dobry, jakby byłby steampunkowy. Ale ten robot generalnie miał chodzić po muzeum i oprowadzać ludzi. Mhm. Albo odpowiadać na ich pytania i tak dalej. I teraz, żeby dowiedzieć się, jakie są kompetencje takiego robota, co on musi robić, bo on musiał nie tylko mówić, ale także w jakiś sposób reagować na ludzi, ciałem ich ogarniać i tak dalej, no to chodząc zrobiliśmy sobie oprowadzenie i generalnie robiliśmy chyba nas było 4 czy 5 specjalistów od nas. I robiliśmy sobie takie notatki. I wiesz, babka nam tłumaczyła o tym, a my robiliśmy notatki, więc ona się coraz bardziej nakręcała, że my notujemy. I pod koniec wyszło, że każdy z nas notował, co ta babka właściwie robi, nie to, co ona mówiła, nie? I najlepszy był motyw, kiedy nas wprowadziła do takiego pokoju, gdzie była jakaś grupa w tym muzeum, grupa taka przedszkolna czy coś takiego. I te dzieci na tym muzeum, w tym muzeum, każdy miał swoją poduszkę, że jak im się nudzi, wiesz, jak ich byli zmęczeni, to siadali na tej poduszce. Fajnie. Na muzeum. Zajebisty pomysł, ale kiedy zobaczyliśmy babkę, która, kurwa, nie dość, że snuje tą historię o jakichś takich starych piecach i tak dalej, i wiesz, i dywanie, i że jak to się może zapalić i tak dalej, i zadaje pytania, i te dzieci podnoszą ręce, i wiesz, musi tak tym żonglować w ogóle. Babka była generalnie najlepszym żonglerem, jakiego widziałem, nie? Bo te dzieci generalnie robiły kupę różnych dziwnych rzeczy, a ona trzymała jakoś ich uwagę. Niesamowicie. Wielki respekt. Wielki respekt. I teraz w tym, a my rozpatrywaliśmy to pod kątem zrobienia czegoś i wszyscy jednoznacznie stwierdziliśmy, że nigdy się nie uda zrobić nam takiego robota, który byłby w stanie ogarnąć dzieci na tym poziomie, na którym jesteśmy. No raczej nie. Nie będzie wystarczyło nagrać audiobooka, który robot będzie odtwarzał. Także dzieci są o wiele trudniejsze niż dorośli ludzie. No. Co jest dziwne, nie? Bo jednak jak jesteś nowym rodzicem, urodziło ci się dziecko, to musisz ogarnąć dziecko. Masakra. Jakbyś dostał dorosłego, byłoby trochę łatwiej. Teoretycznie łatwiej byłoby zacząć od dorosłego człowieka i potem zacząć wychowywać dziecko, nie? Nie, i jakby wszyscy byli Benjaminem Buttonem. Tak, bo byłoby coraz trudniej z czasem, a kiedy już umiesz trochę.
tak, bardzo odwrotnie skalowalne to, nie? Ale zwykle tak jest, że drugie dziecko jest już lepsze, bo się nauczyłeś. Mhm. Więc zwykle jest tak, że robisz prototyp, a dopiero potem prawdziwe dziecko. Zauważ teraz, że kiedy ty mówisz, że drugie dziecko zawsze jest lepsze, to w tym momencie chwalisz siebie, a kiedy ja tak mówię, no to pognębiam sam siebie, bo ja mam młodszego brata, a ty jesteś młodszym bratem. No, ale wiesz, Kuba jest zajebisty. No, Kuba jest faktycznie lepszym człowiekiem niż ja. A ty jesteś trochę pojebany w głowie. No tak, ale wiesz, to też ma... Ważne jest to, że każdy jest użyteczny w jakiś sposób. Ja robię komiksy, Kuba projektuje bolidy wyścigowe. Wiesz, Kuba może kiedyś zrobi zawieszenie, które, nowy typ zawieszenia, który uratuje setki tysięcy żyć w nowym rodzaju samochodu, a ja może zrobię komiks, z którego będą ci ludzie się śmiali następnego poranka. Ważne, że każdy ma swoje miejsce. Ach, no nic, siedmiolatki. No, siedmiolatki. Ach, ty to co, szybka piłka? Szybka piłka, jak to robimy? Jeden z nas czyta tytuł, a drugi komentarz? Nie, jedzie każdy swoją historię. Dobra. W następstwie urazu mózgu Brytyjka zaczęła mówić z polskim akcentem. Przyznajemy tej pani honorowe obywatelstwo. Ciekawe, czy zaczęła też kraść. Poza tym choroba nazywa się syndrom obcego akcentu i została stwierdzona u większości aktorów. A narkomani biegali nago wokół cmentarza w Zamościu i krzyczeli, że mają węży w ubraniach. Węże twierdzą, że to pomówienia. Policjanci żadnych węży nie znaleźli, prawdopodobnie zbiegły z miejsca zdarzenia. Grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna do 1500 zł. Mężczyznom, nie wężom. Samozajebka. Nastolatek ukradł pistolet, żeby zrobić sobie zdjęcie. Nastolatek pociągnął spust zamiast przycisku kamery. A student aresztowany za spowodowanie śmierci dwóch flamingów w wyniku nieudanego żartu. Celem żartu było zabicie czterech flamingów. Jak wyciszyć ciszę? 4 minuty 33 sekundy zostało wyciszone na YouTubie przez WMG. Nałożono prawa autorskie na brak muzyki, a następnie wyciszono audio w wideo o braku muzyki. Ciekawe, czy to poprawia przesłanie. Mężczyzna pokryty smołą, aresztowany o 3 w nocy na dachu sklepu, próbował powiedzieć policji, że odwiedza rodzinę. Moja rodzina to ludzie smoły, rodziny się nie wybiera. Poradnik akceptacji genderowej sugeruje, żeby szkoły nazywały dzieci purpurowymi pingwinami, ponieważ chłopcy i dziewczynki dyskryminuje transgenderowych uczniów. Za tydzień poradnik akceptacji daltonistów sugeruje, żeby szkoły nazywały dzieci zielonymi albo purpurowymi pingwinami, nie jesteśmy pewni. Słuchajcie, jeśli... Naprawdę, ten ostatni mnie rozpierdolił w ogóle, jest tak w klimacie tego. Jeśli któraś z tych tematów was bardziej interesuje, to są linki w naszych notkach, a my będziemy ruszali dalej. Znaczy, żeby jeszcze raz żeby powiedzieć, o co chodzi w szybką piłce. W szybcej piłce to są newsy, o których nie za dużo można powiedzieć, niż zostały już w nich powiedziane, a jednak ciągle chciałoby się o nich coś powiedzieć. Więc będziemy czytać po paru zdaniach po prostu na temat każdego tematu, żeby powiedzieć o tym szybko. Dokładnie. A teraz przyszedł coś, na co wszyscy czekacie. Czekaj, jeszcze jedna rzecz, bo no. Ten ostatni temat mnie zaintrygował. W South Parku był ten motyw, jak oni, najlepsze było to, jak zrobili spotkanie rady nauczycieli i mówią, że dlaczego nie możemy mieć normalne łazienki dla transgender ludzi? No bo to dyskryminuje ludzi. No, mówienie normalnych o ludziach innych niż transgender dyskryminuje ludzi transgender. Tak, bo ludzie, którzy są, nie są transgenderowi, to są ludzie cis. Także ja i Mateusz jesteśmy cisgender. A nie cisgender. Cis, tak. Nie C i S. Cis. Nie, cis, jak systematyk. Nie. Cis, C i S. Jak to? No cis. No ja to pierwszy raz zobaczyłem na Tumblerze, także wiem, jak się pisze. Co to znaczy? Teraz ci powiem. Cisgender. Nie wiem, czy to jest... Ale czemu cis? Cis meaning on... To jest cissexual. A, okej. O Boże, czyli to jest normalne seksualne, a trans jest naprzeciw seksualny. Chyba tak. Ale bo nie cis znaczy normalny. Cis z łaciny znaczy po tej stronie, a trans znaczy naprzeciwko. Bardzo, bardzo poetycko. Jesus Christ, czyli... Przepraszam, czy jest pan może trans? Nie, jestem po tej stronie. Jestem cis. Jestem cis. Jezus Maria. Ale mi się podoba to, jak wszyscy teraz będziemy uważać, żeby wszystkich nie dyskryminować. Tak. Generalnie idea jest taka, że nie powinno to dyskryminować nikogo. No. I... No my nie będziemy, no nie będziemy się powstrzymywać, będziemy mówili różne dowcipy, no. Nie, ale mi się podoba, jak na siłę ludzie próbują tworzyć nowe, wiesz, nowe określenia.
No jest to trochę na siłę, też z tego brechtałem. Ale niech sobie mówisz, będzie. Jak ty, cytując również South Parka, również z tej narady nauczycieli, po prostu im pozwól, ale... będzie mniej kłopotu. Ale w sumie trochę się z tym zgadzam. Że cisgender jest dobrym określeniem w sumie. Mhm. Bo jest motyw, co, jest homo i heteroseksualny, a nie homo i normalny. Tak. Kiedyś tak było. Moja mama na przykład ciągle mówi homo i normalny, albo kocha inaczej, a ja zawsze z nim brechtam, mówię, mamo, kurwa. Mój tata mówi homo nie wiadomo. Homo jest jeszcze lepszy. Ale jak moja mama mówi, że to jest kochający inaczej, ja mówię, ja pierdolę, jak kochający inaczej. No ważne, że mówi kochający, to znaczy, że wiesz, że szanuję. Może chcesz powiedzieć, mamo, kochający z drugiej strony, że w dupę. Ja myślę, że my z Mateuszem chcemy powiedzieć, że będziemy obrażać osoby... Wszystkich, niezależnie od tego, jakiej jesteście wyznania, wiary, orientacji. Tak, niezależnie czy bierzecie, czy dajecie w ten czy inny otwór, to naprawdę nam nie robi. Czy bierzecie, czy dajecie w ten czy inny otwór. Ja najwyżej będę się czuł nieswojo, ale zatrzymam to dla siebie. A teraz coś przyszło, czas na coś, co bardzo wam się spodobało w zeszłym tygodniu i postanowiliśmy kontynuować naszą piękną, nową tradycję. Dział będziemy czytać po jednym rozdziale co tydzień i tak. Dział nazwaliśmy Czysty Harry, w przeciwieństwie do Brudnego Harry'ego i Żydzi Półkrwi. Dokładnie. Jeśli znudzi nam się ten fanfic, zanim go skończymy, to może znajdziemy po prostu inny. Może znajdziemy taki o gejach na przykład. Powinniśmy zrobić jakiś fanfic, znaleźć takie... fanfic taki, który jest bardzo dobrze znany przez ludzi, którzy siedzą w fanficach, a nie przez innych. O, dobry pomysł. I po prostu czytać takie najbardziej wyrypane fragmenty z tego. No, ja jestem... Ja czytam fanfików dwa w życiu, także jeżeli ktoś czytuje, to jesteśmy otwarci na propozycje. Podzieliliśmy sobie na pół chyba, mniej więcej, nie? Tak. Czy chcesz, żebyśmy przesunęli granicę gdzieś, bo ja nie wiem w sumie. Nie, jest to... Okej, jest, mi się wydaje, jest porówno. W takim razie czytamy drugi rozdział powieści Hogwart Szkoła Modlitwy i Cudów autorstwa Proud Housewife ze strony fanfiction.net. Ja nazwałem ją Hogwart Szkoła Modlitw i Cudów. Też dobrze. Bo to jest to cuda i modlitwy. Zrobię tak też. Drugi rozdział nazywa się Nowe Horyzonty. Musiałem beknąć i mogę zacząć. Hogwart? Szkoła modlitw i cudów? Zapytał Harry i złożył dłonie. Co się dzieje? Nic, wymiękło już na samym początku. A to ciekawe, bo już na sam dźwięk tej nazwy Harry czuł wewnętrzny pokój. Chciał więcej tego pokoju. I chciał nauczyć się, jak być dobrym chrześcijaninem. Zaczynał myśleć, że pokój i bycie dobrym chrześcijaninem to jedno i to samo. Chce się tam wybrać! Hagrid uśmiechnął się szeroko. Gorączkowo modlił się, żeby udało mu się ocalić dziś duszę. I bardzo był rad, że uratował duszę kogoś tak słodkiego i szczerego jak Harry. Biedny chłopiec, wychowany przez dwójkę niechrześcijańskich rodziców, którzy oboje pracowali i zostawiali go z opiekunką na całe dnie. Dobrze, że Hagrid dotarł tu na czas. 5 lat więcej i Harry wyrósłby na cudzołożnego, wierzącego w ewolucję narkomana. Na pewno. Nie bądź głupi, Harry, zarządziła ciotka Petunia, ściskając swoje długie, kościste dłonie. Wracaj do środka, poczytam ci o ewolucji z Dawkinsa. Nie potrzebujesz tej durnej religii. Harry... Poczytam ci z Dawkinsa. Poczytam ci o ewolucji z Dawkinsa. Harry zmarszczył swą niewinną, małą twarzyczkę i pogrążył się w myślach. Ciotka Petunia i wuj Vernon byli dla niego najbliższym odpowiednikiem rodziców i to był jedyny dom, jaki znał. Czy naprawdę mógł odejść? Ale teraz był ocalony, zmówił pokutę. Nie mógł zostać tu, wiedząc to, co już teraz wiedział. Wnet zrozumiał, że wie, co musi zrobić. Naprawdę było tyle razy wiem w tym, wiedzieć w tym tekście. To jest strasznie napisane. Hagrid zawsze mówi coś mądrze. No. Harry wie. Najlepsze są sytuacje, kiedy narrator próbuje coś powiedzieć.
W sensie, kiedy narrator wychodzi z perspektywy osoby trzeciej i się zachwyca czymś. Teraz ja mam to w swoim fragmencie. Tak. Pomijając już to, że zawsze przed słowem i zawsze jest średnik. Nie wiem dlaczego. Albo jak są zdania kogoś, to się kończą... Jak ktoś coś mówi, to kończą to przecinkiem. I nie jest tak, powiedział Harry i coś tam dalej, tylko jest przecinek, powiedział Harry, kropka. No słuchaj tego teraz. Nino, rzekł spokojnie, głosem dziecięcej mądrości. Ewolucja nie jest prawdą i zamierzam pójść do Hogwartu. Nie, nie, Harry! Zaskrzyczała w desperacji ciotka Petunia. Mam pomysł, możesz mieć dzisiaj drugie urodziny. Lubisz urodziny, prawda? Urodziny nie są boskie, orzekł natchniony Harry, spoglądając na swą ciotkę z niewinną mądrością. Próbowaliście mnie zepsuć, ale nie udało wam się. Ale przebaczam wam, ciociu Petunio, jak uczy Łukasz 23-34. Skąd kurwa Harry nagle wiedział? Ponieważ został natchniony. Chyba. Może miał epifanium. To nie jest epifanium, tylko epifania z tego, co widzę. Okej. Bo sprawdziłem specjalnie. Jest ja i tak zawsze myję, który jest epifania. Które ma te w środku? Na grobie. Okej. Teraz twoja część chyba. Skąd Harry kurwa wiedział, jak uczy Łukasz? Zmówił pokutę, Mateusz. Zmówił pokutę. Ty nigdy nie zmówiłeś pokuty. Nie wiesz, jaką dostajesz wiesz. Wiedzę encyklopedyczną Biblii wtedy. Jeszcze ona używa czegoś takiego jak little ones. I ty to tłumaczysz jako dzieci. Ja stwierdziłem, że będę to tłumaczył jako maluczcy. Powinno być maluczcy. Ja powiedziałem dzieci? Tak. O nie. Czekaj chwilę. Maluczcy jest perfekcyjne. Dobrze. Przerwę. Hagrid był ponownie zdumiony mądrością maluczkich. Nie był pewny, czy może wybaczyć kobiecie, która tak zraniła małego Harry'ego. Zabronić mu dostępu do prawdy? Kto mógłby być tak okrutny? Ale Harry nie myślał o tym ani chwili. Przybaczył jej tak po prostu. Tego dnia Hagrid pozyskał nowe zrozumienie Mateusza 19:14. Nie odchodź, Harry! Dudley zawył dziecinnie. Muszę! Odpowiedział Harry i przeszedł przez próg. Żegnajcie, Dursleyowie. Mam nadzieję, że któregoś dnia też zostaniecie zbawieni. I tak, on i Harry zaczęli iść ulicą Private Drive. Jak dostaniemy się do tej szkoły, Hagrid? Harry zapytał zaciekawiony. Będziemy się modlić, Hagrid odpowiedział z mądrością. Kurwa, znowu. A jak to zrobimy? Harry dopraszał się wnikliwie. Patrz, rzekł Hagrid i padł na kolana na środku drogi. Gestem wskazał, aby Harry też padł na kolana. Hagrid uniósł ręce do niebios i zakrzyknął głębokim, brzmiącym głosem: Allah Akbar! Nie mogłem się powstrzymać, tak mi pasowało. Hagrid uniósł ręce do niebios i zatrzymał głębokim, brzmiącym głosem: Panie, zabierz nas do Hogwartu! Harry poczuł, jak zostanie uniesiony i w jednej chwili siedział już na wilgotnej trawie naprzeciwko ogromnego, pięknego zamku. Spojrzał z podziwem na wysokie wieże i szare kamienie. Co za piękne miejsce. Najlepsze jest to, że to powiedział narrator, a nie pomyślał Harry. No chyba tak. Ja i jeszcze, co za piękne miejsce z wykrzyknikiem w ogóle sobie wykrzyknął narrator. Ale wymyśliłem piękne miejsce. No. Ona sobie wyobraziła. Sądzę, że babka, która to czytała, wyobraziła sobie to i musiała aż dodać narratora. To jest piękne. Narrator jest nie tylko wszechwiedzący, ale także opiniotwórczy. Ej, to jest nowy poziom. Jest trzecioosobowy, wszechwiedzący, stronniczy narrator. Nie, on jest wszechwiedzący i on wie, że to piękne miejsce. Nie, jest stronniczy. Jest ono obiektywnie piękne. Jest ono opiniotwórcze. Wysoki, chudy mężczyzna z długą, spiczastą brodą i dużymi, drucianymi okularami stał przed Harrym. Miał na głowie brązowy, tweedowy... Miał na sobie brązowy, tweedowy garnitur, a jego ładne... Boże... Przepraszam, coś tutaj przetłumaczyłem. Miał na sobie brązowy, tweedowy garnitur oraz ładny, dopasowany kapelusz. Jego buty były ze skóry i wypolerowane były na błysk. Jego uśmiech był bardzo podobny do uśmiechu Hagrida. Taki spokojny. Harry wiedział, że może mu od razu zaufać. What? Śliczna,
dobrotliwa młoda kobieta. Kurwa, dobrotliwa? Jak patrząc na kogoś możesz zobaczyć, czy jest dobrotliwa? Może ma taki uśmiech dobrotliwy i pełen mądrości. Śliczna, dobrotliwa kobieta. Przepraszam, młoda kobieta z długimi blond włosami i miną w kształcie serca. Znaczy, że co, że miała wklęśnięte czoło? Nie wiem, może miała wystające takie arterie jakieś. I miłą twarzą w kształcie serca stała obok świętego mężczyzny. Kurwa świętego. Właśnie oni wzywali, żeby Bóg ich przeniósł i wylądowali przed Dumbledorem, tak? Przed świętego Dumbledore, przed świętym Dumbledorem. Nice. Ale święty to nie jest tak, że święty jest ktoś więcej niż kurwa koleś, który... Nawet nie jest tak, że jak żyjesz, to nie możesz być świętym? Są reguły, żeby uznać kogoś za świętego i no jest tych reguł trochę. I chyba możesz za życia, ale to nie jest łatwe. Tak, bo on popełnia cudy, dobra. Nie, oni wolą po śmierci, no bo nie chcesz ryzykować, że ktoś, kogo nazwiesz świętym, nagle, wiesz, przyleci dziecko albo coś. Kto inny niż dyrektor szkoły? Witaj, maluczki. Mężczyzna powitał go przyjaźnie. Jestem wielebny Albus Dumbledore, a to moja żona, Minerva. Witamy w Hogwarcie, szkoły modlitw i cudów. Cieszę się, że odmłodzili Minerwę, że coś się dostało Minerwie z tego fanfika. Jedna osoba zyskała. Nawet nie pamiętam, a to jest jaka Minerva? Minerva McGonagall. To jest ona... ta. Profesor McGonagall. Profesor McGonagall. Ona była taką starą wiedźmą, która... To czemu ona jest awansowała na żonę? Ponieważ kobieta i mężczyzna nie mogą być pod jednym dachem, jeśli nie są małżeństwem. To jest odgłos twojego brawa, stary. To jest najpiękniejsze, najlepsze wytłumaczenie tego ever. Jest to przepiękna sprawa. Ja tutaj już otwieram piwko do degustacji. Ponieważ muszę jakoś uspokoić umysł, który biegnie po tym, co usłyszałem, Mateusz. O kurwa, tak dobre. Myślę, że drugi rozdział był bardzo satysfakcjonujący. Nie spodziewałem się, że przebije pierwszy, ale... Mi się podobało, jak zaczęli rzucać numerami rozdziału. To było piękne. Harry w ogóle oświecony, kurwa, zaczął rzucać. Może to jest jak zaklęcia dla nich. Przechodzimy do... Komentarz autora jeszcze jest. O Jezus, tak? Czekaj. Na samym początku. Faktycznie. Przeczytałeś? No. Witajcie, przyjaciele. Dostałam tak dużo ślicznych i pełnych podziękowań wiadomości. Będzie. I chcę tylko powiedzieć dziękuję. Za encouragement. Proszę, nie wiem, wsparcie możemy powiedzieć. Za wasze wsparcie. Jednakże... dostałam także parę wiadomości mówiących, że moja historia jest zła. Nie jest zła. Co ty, jest zajebista, pisz jeszcze. Nie przestawaj teraz. Jest zajebista. Ponieważ Harry Potter nie jest tylko o czarownicach. Jest także o przyjaźni, dobroci i odwadze. Przyjaciele, to jest to, co cały czas mówiłam. Harry Potter ma w sobie bardzo dużo rzeczy, ale ma ciągle czarodziejstwo. Więc moje dzieci nie mogą tego czytać. Jasne, że kurwa nie mogą same sądzić, co jest dobre i co złe, to by było głupie. Ale to jest dlaczego to piszę. Żeby wszystkie mogły przeżywać przygodę i poznawać dobrą moralność Harry'ego Pottera bez tych wszystkich rzeczy, które się w niej zakorzeniły. Mam na myśli Mateusz 3.12, co? Kurwa! Co? Mateusz 3.12, mam rację? Aha. To jest zakodowane. Ty, jakbyśmy tak szli kiedyś ulicą, ja bym powiedział, hej, Łukasz 3.14, a ty tak... Ja bym pomyślał wtedy pi. Prawda. Ja bym powiedział Łukasz pi. To ciekawe, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, jeśli musiałem podać dwa numery, to 3.14. To 3.12 wygląda tak niekompletnie. Ja chciałem się zastanowić tylko, czy wszyscy chrześcijanie znają tak bardzo te pasaże? Nie, ponieważ... Mateusz, nam się czasem zarzuca, że my się czepiamy dużo chrześcijan. I to prawda pewnie, ale tutaj, kiedy my to czytamy, to nie czytamy tego, żeby wyśmiewać chrześcijan. Myślę, że chrześcijanie śmieją się razem z nami.
Nie, ale ja się chcę zastanowić, jak ktoś jest chrześcijaninem, takim ostrym, co się uważa za chrześcijanina, chociaż kurwa pewnie już go zgubiliśmy gdzieś tam. Ale w sumie do Wiktorii można by napisać, bo ona ma się za chrześcijanina. Ja nie ona zna żadnego. Pasaży? Ja nie znałem żadnych, a byłem chrześcijaninem dosyć długo. Bo to, no nie wiem, może są jakieś, może są takie, które jeśli jesteś chrześcijaninem takim naprawdę mocnym, to są, wiesz... Cytatami. Wyszukałem, chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Więc żeby dowiedzieć, co to jest Mateusz 3,12. Wyszukałeś. Tak. I pierwsza strona, na jaką kliknąłem, nie tylko zawiera ten pasaż, ale także lektora. Wow. I... Ej, aż specjalnie wam zostawię. Mateusz 3,12. Masz linka, tak? Mam linka. Dobra. Bardzo dobrze. Powinniśmy te wszystkie pasaże tutaj znaleźć. No. Jest Mateusz 3,12, Łukasz 23, 34. Ej, nie będą mogli nam nic zarzucić. Będziemy, chronimy dupę. Nie, będziemy edukować. Będziemy edukować przez Biblię. Nie, racja. Bardzo, bardzo słusznie. O Jezu, mam nadzieję, że dobre rzeczy przytaczam, bo nie wiem, jak się to robi. Chyba dobrze, bo jest w temacie, znaczy w linku chyba jest numer też. Tymczasem piłka w trybuny. Połączona z degustacją piwa, które, jak przypominam, dostaliśmy od punktu piwnego na ulicy Wańkowicza na Kabatach w Warszawie, które podesłał nam Ad Pakula. Wciąż nie wiem, czy mogę powiedzieć twoje imię i nazwisko, także jak najmniej znać. Napisz do nas, czy możemy. Napisz do nas, czy możemy. Będziemy te piwo jeszcze pić przez parę tygodni. Ja otwieram dzisiaj z Ale Browar Rowing Jack, bo to jest piwo, które zawsze poleca mi Dem, Jakub Dębski, który był u nas raz na podcaście. To ma na okładce pirata, który ma zamiast haka na ręce, ma takie wiosło. To jest India Pale Ale i z tyłu ma napisane na rufę Santa Marii. Nareszcie piwo, które nie skiśnie w drodze do Indii. Tylko ekstra porcja chmielu mogła uchronić ten drogocenny ładunek przed humorami Neptuna i wściekle palącym słońcem. Spróbuj się oprzeć marynarzu. I tutaj, słuchaj, ja czegoś się dowiedziałem... od jednego z naszych słuchaczy, który napisał komentarz. American Indian Pale Ale, pisze Krzysiek Smoliński, swoją gorycz bierze nie z tego, że jest karmelowe, tylko z tego, że ma w sobie amerykańskie chmiele nadające głównie aromaty cytrusowe i drzew iglastych. I te cytrusy to jest to, co ja czuję w tych piwach tak mocno. To jest to, co ja mówię, że one smakują jak grapefruit. Mm. I to piwo jest bardzo smaczne, ale też jest bardzo mocno grapefruitowe. Czy ty też otwierasz dzisiaj piwko, czy nie? Nie, dzisiaj nie dam rady już. Dobrze. Tak, bo są w innym pokoju. Ja recenzuję Rowing Jack od Ale Browar. I... Ja parę wypiłem po międzyczasie. A zapisałeś jakieś wrażenia? Te piwa generalnie w większości są dla mnie trochę takie same. Nie wyczułem różnicy. To jest trochę prawda, co mówisz. Ale też większość z nich jest chyba India Pale Ale. Nie, wypiłem coś innego też. Ja nie jestem takim smakoszem, kurde. Mam wrażenie, że te piwa się trochę na mnie marnują. Aha. No ale... Wiesz, ja też nie jestem smakoszem. Także możemy powiedzieć muszę dać, tylko, muszę wiesz, pójść, coś szczerego. Teraz jadę, teraz jadę do tych. Do spotkać się z trenerem, z Józkiem. Więc może wezmę po prostu i z tym. Możesz wziąć, ale musisz zapamiętać, co powie. Tak, tak i zrobię. Co jeszcze ci powiem? Rozkmiń, czy któreś z tych piw było tak dobre, w sensie, czy podeszło tobie tak bardzo, żebyś je kupił, gdybyś był w barze i byś je zobaczył. Później, nie? W sensie, że wypiłeś, spróbowałeś i teraz jakbyś poszedł do baru, to by się wciągnął. No liczyłem bardzo na Lady Plunge. To było piwo z sokiem cytrynowym, takim cytrusowym. W sensie, nie wiem, czy z sokiem, ale miało w sobie coś tam tego cytrusa. No. I generalnie chodziło o to, że Lady powiedziała, prędzej mi broda wyrośnie, niż doleję piwa do soku. I na zdjęcie obrazkę jest oczywiście... Kobieta z brodą. No. I jak było? No też mi nie podeszło. Myślałem, że to będzie taki ten... Bardziej Radler, a to był taki gorzki cytrus. Aj, nie mówię, mam wrażenie, że się na mnie marnują. To nic, Mateusz. Mam wrażenie. To nic. Reprezentujesz czuję się winny. Reprezentujesz tutaj takiego człowieka ulicy. A może właśnie raczej nie człowieka z ulicy, bo człowiek z ulicy pije dużo piwa. Jest człowieka z domu.
Człowieka z dobrego domu. Z miejsca jakiegoś. Człowieka z miejsca. Także to... twoja opinia również się liczy. Dostaliśmy bardzo dużo pozytywnych reakcji na nasze czytanie historii o Harrym Potterze, za które dziękujemy bardzo. Bardzo cieszymy się, że to wam podchodzi i że dajecie znać. Nie będę czytał tych komentarzy, ponieważ dziwnie czyta się komentarze, które cię chwalą. Misiek pisze... Nie, no tak, czytaj jakiś jeden. Jezus, dobra, to czekaj, bo ich nie skopiowałem. No to zaraz, na samym końcu możemy przeczytać. Niech będzie. Dobra. Misiek pisze do nas... to ty przeczytaj, co pisze Misiek tutaj, bo ja... Misiek napisał pisze... bardzo długą rzecz, ale wyciąłem tylko kawałek. Misiek pisze, stawy w modelarstwie nazywa się punktami artykulacji i proszę następnym razem, jak będziecie mówić o robotach, to używajcie tego określenia. No to już ty się znasz na robotach. Znaczy, no ja powiem tak, Misiek, jeżeli chodzi o stawy artykulacji i punkty artykulacji, to one są w modelarstwie, w robotyce są przeguby i mówi się przeguby. No, widzisz? School. No więc joint po angielsku, tak jak joint. Mhm. Więc no inaczej się na to mówi w robotyce, inaczej się na to mówi w modelarstwie. Tak jest, czaisz. Głównie dlatego, że artykulacja to jest, rozumiem, wyrażenie się, tak? Tak, rozmawiasz z tym profesjonalistą. Więc jak masz punkt artykulacji, to w stawach w modelarstwie jest to punkt wyrażenia się, figurki jakieś. Recognize. Robiłem ci takie czarne tło. Czarne tło, black. Nawet nie widzę. Wiesz co, wygooglałem sobie jeszcze stawy artykulacji. Punkty artykulacji. To jest przy figurkach, taki jak kupujesz figurkę Ironmana. On ma punkty artykulacji wtedy. Punkt artykulacji. Wierzchołek rozcinający, wierzchołek rozdzielający, wierzchołek rozspajający. Wierzchołek grafu spójnego, którego usunięcie z grafu rozspólnia go. Aha. A także, jeśli kupisz Ironmana, to jest to jeden z zestawów. Tak, nie no, spoko, może to być punkt artykulacji, ale jest to też przegub, jeżeli się rusza oczywiście, nie? Mhm. Się używa, napędy przegubów po prostu w tym się używa, więc to są dwa te, znaczy inaczej, po prostu różnie się używa. Ja się na przykład nie spotkałem z punktem artykulacji, szczerze powiedziawszy jeszcze. Ja tylko przy figurkach z komiksów. No widzisz, no to ty się spotkałeś. Masz duży napis. 12 punktów artykulacji Iron Man, na przykład. A to jest ciekawe, dlatego że to oznacza, że my patrzymy o tym, że to napędami, a wy to rozpatrujecie z punktu widzenia czegoś, co nie jest napędem. Nie jest napędowe, więc jest po prostu... Najlepsze jest to, że w takim razie ludzie, którzy produkują te rzeczy, traktują to jako graf. W takim razie. I używają określenia matematycznego. Bardzo możliwe. No wiesz, ludzie, którzy kupują figurki, kojarzą to jako miejsce, gdzie się zginę. Fajnie, podoba mi się to. Znalazłem jeden z komentarzy. Nerwoman napisał: czytanie tego fanfika na wielkim propsie. Proszę, kontynuujcie. Także mamy ten wsparcie. Yeah. Polecanki. Misiek pisze: dzisiaj polecę serię komediową, która ma wyjebane na fabułę, ale jednocześnie ma zajebisty, często prawie zawsze zboczony humor, który jeśli podoba wam się ten skija, to powinien wam się spodobać. Mój humor nie jest zboczony. Oczywiście, jeśli choć trochę rozumiecie japoński humor. Seria nazywa się Mangaka Santo Assistant Santo The Animation. I ma 12 13-minutowych odcinków i 3 10-minutowe odcinki specjalne, więc całość można obejrzeć. Podoba mi się to, że jest taka krótka, bo takie krótkie odcinki, bo to można sprawdzić bardzo łatwo w takim razie. No to ja sobie, ja posłucham i obejrzę jeden odcinek. Sprawdź, a ja sprawdziłem to anime, które polecał kiedyś Misiek, Magi. Mhm. I powiem ci, że odbiłem się kompletnie. Strasznie, strasznie się odbiłem od tego. Jest to ciekawy pomysł, gdzie wszystko zaczyna się w takich arabskich klimatach. Masz Aladyna i Alibabę. Nie mówi się arabskie. Jesteśmy rasistami, nie mówimy arabskie. Mówimy sand nigger. To mi Mikołaj kiedyś podrzucił. Ja od tej pory nie mogę się powstrzymać. Sand nigger. Mówimy w sand niggerowych klimatach. Niechcany sand nigeryjski. Kurwa. Pieskowo nigeryjski. W każdym razie to Magi jest... masz takie... Kojarzysz, jak jest Avatar i Avatar jest takim serialem, który jest dla dzieci i dla dorosłych, bo każdy znajdzie coś dla siebie. Jezus Maria, Avatar. No, to Magi to jest taki serial, który jest dla dzieci, totalnie, totalnie dla dzieci. Naprawdę jest bardzo dla dzieci. Pierwszy odcinek przynajmniej. Bardzo się odbiło. Myślę, że źle to oglądasz. Może.
W sensie, że musisz to oglądać. Nie, oglądasz to z bardzo negatywnym nastawieniem. Gdybyś podszedł ale do tego. Nie miałem negatywnego nastawienia. Z wewnętrznym. Gdybyś podszedł do tego wewnętrznym dzieckiem, to może byś coś z tego wyniósł. Stary, przypominam ci cały czas, że kiedyś oglądałeś Ouran High School. Tak, ale Ouran High School był doskonały i wciąż jest tak, doskonały. Tak, tylko że Ouran High School nie możesz powiedzieć. Jest to zarówno dla dziecka, jak i dla kogoś starszego. To jest tylko dla kogoś starszego. Nie no, Ouran High School jest generalnie. Ja to testowałem na małych dziewczynkach, na moich kuzynkach. Do dzisiaj no podejrz, że mają mnie za debila. Ouran High School. No widzisz, on jest tylko dla starszych w takim razie. O, no może tak być. I to byłoby wszystko, jeśli chodzi o piłkę w trybuny. Ja mam w aftershow coś do ogłoszenia tutaj. A ja mam dwie recenzje w aftershow. Dobra. Trzy. O Jezus. A w jednej z nich będę mógł wziąć udział. A do jednej z nich będę mógł coś dopowiedzieć. To, co ja chcę powiedzieć, to w niedzielę w Krakowie, jako że ja zachorowałem i nie jestem w stanie pojechać do Gdańska na 24-godzinny komiks, w niedzielę wybieram się na jeden dzień do Krakowa po to, żeby załatwić rzeczy związane z papierowym wydaniem Kija w dupie. I od godziny prawdopodobnie 15 będę w klubie, który nazywa się Select, jeśli się nie mylę. Czekaj, Select, Asze Selecta. Tak, Select. I będę tam siedział do wieczora, o 21.15 mam powrotny autobus. I będę wpisywał w komiksy najróżniejsze rzeczy, rysował w tych komiksach. Generalnie jeśli ktoś zamówił sobie przez Wspieram to komiks, to będzie mógł tam przyjść i ten komiks odebrać. Chyba, że miała być tam jakaś malowana ilustracja, bo wtedy jej nie zdążę zrobić. Ale zapraszam wszystkich, jeśli ktoś chce tylko przyjść i napić się razem piwa albo kawy albo czegoś, to będzie fajnie. A jeżeli nikt nie przyjdzie, to będę tam siedział sam i podpisywał w spokoju, także też dobrze. Ale zapraszam. Jeśli ktoś nie czyta komiksu, a słucha podcastu i też chce przybić piątkę, to proszę bardzo. Ja mam jedną z rąk Mateusza, Mateusz miał kiedyś trzy ręce, jedną z nich noszę zawsze przy sobie, więc będziecie mogli przybić też jemu piątkę. Yep. Ty polecałeś BoJack Horseman już tydzień temu. Polecałem, tak? Tak sądzę. A może tylko mi opowiadałeś o tym? Okay, ja myślę, nie, że opowiadałem. Chyba tylko tobie. Mi opowiadałeś, tak. Sprawdzę. No mów. Nie, to wszystko, bo to miałem do powiedzenia. No. Nie mówię, polecałem w zeszłym tygodniu Last Week Tonight i Baba Burgery. Okej. Okay. Dobra. BoJack Horseman. BoJack Horseman jest to krótka, jednosezonowa opowieść o BoJacku. BoJack jest koniem. No, to nie koniec. Podkłada pod niego głos. Jakim koniem koleś... jest? Jakim koniem? No. Nie wiem. Nie wiem, jakie są konie. Bo co robi ten koń? W sensie, on nie je trawy, jest, nie? Ten koń jest aktorem. Kurwa macie. Ten koń jest aktorem. Jest to w świecie, gdzie zwierzęta są takie antropomorficzne, nie? I żyją sobie w świecie, gdzie są też ludzie. I generalnie to jest o koniu, który był gwiazdą serialu z lat 90. I czekaj, jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Czy w 39 przypadkiem nie chwaliłem go? Niemożliwe, bo dopiero przed chwilą go zobaczyłeś. Dobra, nie. Dobra, tak sprawdzam na wszelki wypadek, żeby się nie powtarzać. BoJack Horseman jest to o koniu, który w latach 90., 20 lat temu, był gwiazdą serialu takiego popularnego, kochanego sitcomu, gdzie wychowywał trzy dziewczynki. Sitcom ten się zakończył i on przez 20 lat nie jest w stanie pozbierać swojego życia, więc od tego czasu, kiedy był, przystojnym młodzieńcem, teraz jest 20 lat później, 40-letnim, 40-paroletnim. Przystojnym młodzieńcem koniem. Koniem, tak? Teraz jest, 40-paroletnim w ludzkich latach oczywiście. Mogę coś wtrącić, co pozwoli słuchaczom ogarnąć to, co powiedziałeś przed chwilą? Tak. To jest serial animowany. Bo mi Mateusz o to opowiadał. I nie powiedział, że to jest serial animowany. Ja próbowałem wyobrazić sobie takiego konia, który gra w takim serialu, wiecie, że gra konia w serialu koniem. Że jest na przykład wyścigowy i podkładają mu głos. I ten koń po 20 latach, faktyczny koń, prawdziwy koń, nie może się pozmierać po tym serialu. Ale przekonałeś mnie do tego bardzo. Będę to oglądał. Przede wszystkim... on się nie może pozbierać i generalnie zaczyna się sytuacja 20 lat później, kiedy ktoś chce wypisać książkę, jego autobiografię. No. BoJack jest generalnie uosobieniem wszystkiego, co w nas najpaskudniejsze.
Okay. Jest strasznym antybohaterem. Czyli bohaterem, coś, co mogę zobaczyć ze swoim dzieckiem. Bohaterem, którego nie da się lubić, ale bardzo łatwo z nim sympatyzować. To ciekawe określenie. Jest totalnie samolubny. Jest totalnie samolubny, totalnie leniwy, uważa się za lepszych od wszystkich, jest po prostu niesamowity, niesamowicie zrobioną postacią. Głos pod niego podkłada, głosy są bardzo fajne w tym serialu, pod BoJacka głos podkłada Will Arnett, to jest koleś z Arrested Development, brat głównego bohatera, ten, który miał magiczne epizody tak. w swoim życiu. I jest parę innych fajnych postaci. Nawet jest Aaron Paul z Breaking Bad. Czy mówi bitch? Nie, ale on podkłada głos pod współlokatora BoJacka Todda. A jak podkłada ten głos? Jest spoko? Wszystkie głosy są bardzo spoko. Ja nie wiedziałem szczerze, że on podkłada głos. To bardzo dobrze. Dopiero teraz sprawdziłem. Ja tak nie byłem pewien, czy Aaron Paul będzie tylko szczerze, tylko rozpoznałem tylko Willa Arnetta. Ze wszystkich. A jest też jeszcze Alison Brie, podkłada pod Diane głos. Alison Brie to jest babka z Community. Mhm. I też nie poznałem jej. Więc fajnie jest to, bardzo fajny eksperyment. Dobra, jeśli chodzi o sam serial, obejrzałem cały, jest tylko jeden sezon opowiadający jego historię. Mhm. Serial jest bardzo fajny, jest bardzo ładnie połączony. Odcinki są bardzo fajne połączone. Tak jak mówiłem o tym tobie chyba na osobności, nie? Że jest jeden odcinek, w którym on 20 lat później spotyka jedną dziewczynkę, którą wychowywał i ona teraz jest 30-paroletnią już zepsutą gwiazdą pop. Więc spotykają się i się pieprzą. I są dwie takie ptaki, które robią im zdjęcia. I chcą szantażować BoJacka. Ale BoJack oczywiście nie odbiera telefonu z numeru, którego nie zna, więc oni zaczynają się wkurwiać, że nie mogą go zaszantażować, skoro nie wiedzą gdzie, skoro on nie odbiera telefonu i nie wiedzą jak to zrobić. I w międzyczasie BoJack wyjeżdża na chwilę coś tam załatwić, a jego współlokator odkrywa, że ludzie robią zdjęcia jego domu, myśląc, że jest to dom Davida Boreanisa, cokolwiek to znaczy. Więc i ludzie są gotowi zapłacić, żeby wejść do tego domu. Więc on otwiera cały dom jako dom Davida Boreanisa i sprzedaje bilety do tego, żeby można było wejść. W międzyczasie te ptaki, i to się dzieje w różnych odcinkach po kolei, no. I dwa odcinki później te ptaki z tymi zdjęciami przychodzą do domu i chcą zaszantażować samego osobiście, ale stwierdzają, że trafiły do domu Davida Boreanisa. Wiesz, kim jest David Boreanis? Nie. To jest koleś, który grał w Buffy the Vampire Slayer, grał tego kolesia Angela. Nie widziałem. A ja widziałem trochę, ale nie doszedłem do Angela, on się jeszcze nie pojawił chyba. A może się pojawił? Nie jestem pewien. Co nie zmienia faktu, że serial jest bardzo śmieszny, humor ma strasznie specyficzny. Nie ma żadnego śmiechu z taśmy, nic takiego. Samo śmieszne jest to samo, jak się bohaterowie zachowują, nie? I serial jest potrafi wpędzić w depresję, nie? Jak się go ogląda. Ale jest niesamowicie wnikliwy. Ma takie spojrzenia, takie krzywe, bardzo czarne zwierciadło na Hollywood i na ludzi, którzy tam żyją. Bardzo mi poleciłeś to i bardzo chętnie go sobie zobaczę. Polecam zobaczyć jeden czy dwa odcinki i samemu ocenić. Jestem ciekaw w ogóle, co o tym sądzicie. Bo ja miałem mieszane uczucia, jak oglądałem, ale w pewnym momencie już nie mogłem przestać. Musiałem zobaczyć do końca. Ale to nie jest tak depresyjne jak Moral Orel na przykład. Nie, nie. To jest w taki sposób, że zawsze, kiedy oczekujesz, że główny bohater się zmieni, to jednak nie. Główny bohater jest uosobieniem czegoś najgorszego. I jest takim, mówię, nie da się lubić, a bardzo łatwo się z nim da sympatyzować. W sensie utożsamiać się. Fajnie. Dobra, co jeszcze? Widziałem film niedawno, który się nazywał Neighbors. Słyszałem o nim i widziałem... Z Sethem Rogenem i Zakiem Efronem. Tak, którego bardzo lubię. Zaka Efrona. Tak, znaczy Setha Rogena też jest spoko. I gra tam też jeden koleś, którego ja bardzo lubię, Dave Franco on się nazywa. Nie John Franco? Franco, o którym ty myślisz, James to jest Franco. Ten James Franco, to jest ten, który grał w tam 48 godzin, odciął sobie rękę i tak dalej, spoko. Ale jest jeszcze koleś Dave Franco. Wow. I Dave Franco to jest koleś, którego ja pierwszy raz zobaczyłem w Scrapsach
stary serial, w Scrapsach nowym serialu, on był takim młodym, grał młodego doktora. On jest taki bardzo specyficzny, ale się pojawia bardzo często. Był też w 21 Jump Street, gdzieś tam się przejawiał. On grał w Iluzji, czyli Now You See Me, Now You Can't. Tak, tego nie widziałem. To jest ten nowy film, tak? Now You See Me, Now You Can't. Bardzo fajny film. To jest ten, co robią heist, tylko że magicy. Tak, są iluzjonistami. I jest tak generalnie śmieszny ten film. Jest tak paskudnie zrobiony, a jest śmieszny dosyć. Fajnie się go ogląda po prostu. No i jak ci Neighbors? Bo ja o nim słyszałem ciekawą rzecz. Neighbors. Ja się dobrze bawiłem. Strasznie dobrze się bawiłem na filmie. Tak jak ja zwykle nie lubię filmów Setha Rogena. Koleś jest dla mnie straszny i jest taki, jest trochę ten. Tak w tym filmie bardzo dobrze się sprawdził. Po pierwsze zrobił fajny duet z Rose Byrne, gdzie grają małżeństwo, które ma dziecko. I grają takie, i wiesz, to jest pierwszy raz, kiedy widzisz tak bardzo wyluzowane małżeństwo, gdzie wiesz, w całym filmie nie widzisz praktycznie dziecka. Są oni i oni, wiesz, wiedzą, że to dziecko jest w chuj nieważne, wiesz, że muszą się nim zająć, jasne, ale ono nie jest jakoś ważne, więc nie dają mu, wiesz, sytuacji, jak to dziecko mówi, czy coś takiego, tylko się muszą nim zajmować, nie? Po prostu obowiązkiem w tym filmie. I dodatkowo grają właśnie takie małżeństwo zajebiste. I sama fabuła filmu jest taka, że obok nich wprowadza się frat house. Tak, czyli takie braterstwo całe. Takie bractwo na studiach amerykańskich powstają takie bractwa. I oni strasznie głośno imprezują, więc Seth i jego partnerka w tym filmie próbują zrobić wszystko, żeby wyrzucić to głośno imprezujące braterstwo. A jednocześnie chcą być cool przy tym. I sam konflikt rozrasta się do epickich proporcji. Generalnie był dla mnie zadziwiająco przyjemny do oglądania. Nie był jakoś niesamowicie urywający dupę, ale pierwszy raz generalnie podobało mi się, jak gra Seth Rogen. O. Bo ja ci powiem, co ja słyszałem o tym filmie. Monika go widziała i ona powiedziała, że to jest tak jak ja mam problem z niezręcznymi sytuacjami w serialach na przykład, żeby wiesz, wysiedzieć w pokoju, jeśli jest niezręczna sytuacja albo reality show. Ona mówi, że ten film to jest arcydzieło, jeśli o to chodzi. Że jest pełen tak niezręcznych sytuacji, kiedy oni próbują być cool, a nie są. Tak. Że nie byłbym w stanie wytrzymać 5 minut. Musisz to zobaczyć. Nie, nie mogę. Ale to nie o to chodzi, bo to nie jest tak, że oni nie są cool w tym konkretnym towarzystwie i to jest niezręczne. Fajne jest to, że oni są cool, każda grupa jest cool dla siebie. I to jest walka między grupami po prostu. Kumam. Więc, a poza tym, no kurwa, oni robią naprawdę zacne, wiesz, pomysły mają po prostu. Zabijają jak biorą swoją. Nie, ale na przykład biorą swoją koleżankę, żeby weszła do grupy i rozkminiła, jest taka scena, jak wchodzą na balkon w tym domu, na imprezie tego fratu, i ta babka patrzy i rozkminia, jakie są zależności między grupami, kto się komu podoba i tak dalej, i stwierdza, gdzie należy wbić trzon, żeby rozbić całą przyjaźń między tym. Nice. Jest zajebiste rzeczy są w tym filmie po prostu pokazane. No mi się dobrze podobało. Nie było jakoś dupy urywające, ale są bardzo fajne sytuacje. Bardzo miło mi się grało. Bardzo miło mi się to oglądało. Nie wiem, czy zobaczę ten film, ale akceptuję twoją sympatię do niego. To ci powiem. Shadow of Mordor w takim razie. Shadow of Mordor. Nowa gra. I zabijamy. Tak. Nowa gra. Też ją grałem. Tak? Fajnie, mi się zdarzyło, fajnie, to będzie o czym pogadać. Shadow of Mordor, ja też pograłem, ściągnąłem, żeby zobaczyć. Przyjemne bardzo. Najśmieszniejsze jest to, że kurwa 30 giga ma. Bardzo, bardzo duża gra. Jest ogromna. Jak długo pograłeś w nią? Przeszedłem całą. A, okej. Okay. Głównie dlatego, że jak właśnie gadałem o tym z Michałem Niewiarą. I podejrzewam, że ty będziecie mieli bardzo podobne spojrzenia. Generalnie. Gra jest bardzo ciekawa, ma w sobie, w sensie w sposób designu, ma w sobie gameplayowy, ma w sobie free flow combat, znany z Batmana. I bardzo się to sprawdza. Minus jest śmieszny, komentarz co do free flow combat. Grałem na padzie, naprawdę długo, przegrałem chyba 3/4 gry na padzie. No. A potem coś we mnie pyknęło i stwierdziłem, że użyję na chwilę myszki. I ja pierdolę, gra się stała milion razy łatwiejsza. No co ty? Sterowanie jest o wiele... No tak, bo free flow cały jest o wiele lepszy myszką. Więcej rzeczy widzisz, więcej rzeczy możesz zrobić. Sterowanie jest łatwiejsze, bo komba łatwiej się paruje w ogóle.
Nie, no myszka mnie zniszczyła po prostu, jak ta gra, i czujesz się wtedy naprawdę potężny grając w tą grę, chociaż już wcześniej czułeś się potężny, wpadałeś, wiesz, w armię i zabijałeś. Jest to trochę śmieszne, bo gra traciła wyzwania. Wiesz, jak dawno nie grałem w grę na myszce? Jeszcze stary... Bardzo dawno. Od kiedy mam pada xboxowego, nie wiem, czy grałem w jakąś grę na myszce. Nawet w shootery grałem na padzie. Właśnie to mnie trochę zdziwiło, bo a propos Batmana, kiedyś pamiętam, że wszedłem na forum, żeby zobaczyć, czy ludzie grają bardziej na padzie, czy na myszce, bo mi to bardzo przeciwko mnie stało, żeby grać na myszce w coś, co jest typowo konsolowe. Mhm. Ale Batmana naprawdę grało się łatwiej. I wszedłem na forum, żeby zobaczyć, jak inni ludzie grają. I niektórzy właśnie są... Gra się dzieliło na tych, którzy przyszli z Xboxa, w sensie na peceta grają na padach i są tak jak ty, z Xboxa. Tak. I oni grają na padzie, bo to gra po prostu i trzeba grać na padzie. Tak. I na tych, którzy... I jeden koleś zajebiście to podsumował. Mówi, że granie na myszce daje ci o wiele lepszą kontrolę nad kamerą, tym, co się dzieje dookoła. Jest szybsza, bardziej responsywna i tak dalej. Graj na myszce. Batman wygrał. Piękne podsumowanie tego i dokładnie to stwierdziłem, więc grając Shadow of Mordor, jak w pewnym momencie wrzuciłem sobie testową myszkę, to już nie wróciłem. Niesamowicie się grało po prostu na myszce i te problemy, które miałem wcześniej na joypadzie, to były rozwiązywane. Na przykład są tam takie quick time eventy, gdzie trzeba przesunąć coś w konkretne miejsce i ma się na to ograniczoną ilość czasu. Tak. I tak jak na padzie nie mogłem tego zrobić za Chiny, strasznie to na myszce... to idzie na padzie. Tak, chyba trzeba sobie zwiększyć czułość po prostu, pomyślałem potem. Ja wiem, że specjalnie to idzie tak wolno, no, żebyś miał wyzwanie. No właśnie, ja myślałem o jednej rzeczy, że masz wyzwanie i tak dalej, a na myszce z kolei robiłem to za każdym razem w połowę tego czasu, no, na przykład. Kurde. Więc to było tak, taka niesymetria pomiędzy tymi była, że masakra. Jeśli chodzi o samą grę, jesteś kolesiem, na początku gry umierasz i żeby pomścić swoją rodzinę, przebijasz się przez armię orków, żeby dostać się do Saurona samego. Tak, w realiach Władcy Pierścieni jesteś rangerem, czyli kimś takim, jakim był Obieży Świat. Jesteś rangerem Gondoru, no. Jesteś rangerem Gondoru, czyli takim... Strażnikiem. No, strażnikiem. Jeszcze... Takim, co podróżuje dużo. Strażnikiem Gondoru. Znaczy, ranger to nie tylko to, on może siedzieć w miejscu, ale to jest koleś, który jest zwiadowca, to jest dobre określenie. Tak, tak, dobre. I on ma faktycznie taki klimat jak Obieży Świat, bardzo mocno czuć to. No, wizualnie bardzo mocno też, jeśli chodzi o projekt postaci, nie? Tak, jest fajnie, nie, bardzo fajnie to wygląda, że wiesz, poruszasz się pomiędzy tymi i tak dalej, rozpatrujesz te rzeczy. Generalnie mam mieszane uczucia co do tego mam, że gra jest słabo stopniowany jest poziom trudności, bo o ile na początku jest strasznie trudna, zanim się, no, jeżeli grałem na padzie też, mówię na początku, nie? Więc na początku przyzwyczajenie się do tego było dla mnie niesamowicie trudne, bo coś źle nacisnąłem i to nie działało, to jak już się nauczysz sterowania, to nie ma nic, co by cię było w stanie zaskoczyć. Kumam. I nie ma nowych przeciwników, którzy by się pojawiali. Tak, ale pojawiają się przeciwnicy, których na przykład nie możesz zranić normalnie. To jest ciekawa sprawa. Jest bardzo. Jedna taktyka, nie ma, ale nie ma. Jest jedna taktyka, która działa zawsze. Jest tam ogłuszenie i beat up. I to możesz zrobić na każdym. Nie ma osób, których nie możesz ogłuszyć. I to jest smutne. To jest to flurry, co ogłuszasz go tym przyciskiem B, w sensie tym taką mocą. I atakujesz. No to co miał Batman. Tylko Batman miał ludzi odpornych na to. A ten nie ma żadnych. Problem jest taki, że oczywiście kiedy robisz ten flurry, no to wszyscy ciebie atakują dookoła, więc najlepiej się jakoś tam poprzeskakiwać. Albo ale wyznąć wszystkich najpierw. Dokładnie, ale nawet to działa nawet na przeciwników, którzy są odporni na ataki, bo są też takie... Jedna rzecz, która jest fajna w tej grze, trzeba powiedzieć, to jest cały ten system armii. O Jezus, to jest nie tylko fajna rzecz, stary, to jest rzecz, która od teraz będzie, podejrzewam, w co drugiej grze, bo to jest super zajebista. Idea jest taka, masz armię, która ma swoich... jest armia orków i każda cała ta armia ma swoich kapitanów i każdy kapitan jest też inaczej, kapitanów i warchiefów. Czyli takich ultrakapitanów. Takich generałów. Generałów, jakby powiedzmy. I o ile kapitanów możesz znaleźć na mapie, to warchiefów trudniej jest wyśledzić. Oni mają swój cały stronghold, cały swój taki zamek, do którego trzeba się dostać. I teraz kapitanów możesz wyszukać na mapie i na nich polować. Jeżeli na przykład... A fajne jest to, że w tej grze jesteś jakby już martwy z początku, więc nie możesz zginąć. Więc jak umierasz, to się odradzasz, a jak spotykasz znowu tego kapitana, to on cię uracza dialogiem, na przykład, czy już nie zabiłem ciebie, albo znowu się spotykamy, nie? Ciekawe, czy i w taki sposób, jaki on cię zabił, będziesz miał dialog.
Tak. Co więcej, oni w tym momencie levelują. To jest zajebisty motyw, że przeciwnik, który cię zabija, dostaje zawsze poziom. Możliwe, że inni też w tym czasie, bo mija wtedy czas, jak umrzesz. Tak, jak umierasz, to mija czas i wszystko dookoła awansuje. Ale dokładnie. Stary, to jest tak fantastyczny pomysł, że jeżeli zabije cię jakiś, jeśli masz mało życia, bo dużo osób cię trafiło i nagle dobija cię jakiś żałosny koleś, taki wiesz, szeregowy, to ten szeregowy staje się kapitanem, dostaje level, dostaje zbroję i wiesz, staje się takim skurwielem nagle. Więc ta gra potrafi stworzyć z niczego, potrafi stworzyć kolesia, którego naprawdę nienawidzisz, jeżeli... Ja ci powiem, jaka miałem historię. Właśnie zabił mnie szeregowy, dostał zbroję, dostał jakiś level i gra go zespawnowała w miejscu, które było bardzo niebezpieczne, gdzie było dużo innych dużo innych wysokolevelowych kapitanów, więc jak znowu tam poszedłem, to znowu zginąłem, kiedy próbowałem go zabić. On dostał kolejny level. W tym momencie już to było naprawdę, wiesz, wykreowało postać. Tak, to była miała charakter. Plus, tak. To działa z tym, że fantastycznie są zanimowane twarze w tej grze, w tym twarze orków, jak oni mówią. To wygląda jest jest dwie rzeczy, to jest plus i minus tej gry. Mhm. Jest bardzo dużo modeli orków. Jest na przykład ork, który ma na głowie torbę i nazywa się Baksak czy coś takiego i jest cały popalony, dlatego ma tą torbę na głowie związaną takim sznurkiem, coś takiego. A inny koleś, wiesz, ma zbroję czy coś i ten. I wygląda to niesamowicie. Minus jest taki, że są tylko te rzeczy, tylko ci orkowie. Mhm. Więc jak na grę, ja cały czas rozpatruję, że ściągnąłem 30 giga tej gry, więc ona ma zajebiste, ona ma jakieś zajebiste tekstury, ale liczę na to, że ta gra będzie większa, że będzie nie tylko orkowie, ale wiesz, jacyś ludzie i tak dalej. Że będzie jakiś change of pace. Tak, że będzie naprawdę dużo rzeczy. Gdyby na przykład ta gra była rozszerzona i miałbyś tam elfów, krasnoludów, ludzi i tak dalej, i całą armię w taki sposób zrobioną, to by było świetne. To by było fantastyczne. Jakby były różne rasy na przykład, coś takiego. To ciągle by nie zmieniało tego, co cierpi przy gameplayu dalszym, czyli przy story, ale by to rozbudowało to mocno grę. Co nie zmienia faktów, że jeśli chodzi o taką małą grę, którą chcecie szybko przejść, bo da się ją przejść powiedzmy w ciągu, nie wiem, 20 godzin może, 15. No to nie jest aż tak malutka. Jest taka spokoj długości w takim razie. No nie, no wiesz, porównuję to do gry. Jeżeli ma 30 giga, to spodziewałem się co najmniej, wiesz, 50 godzin, taką w starym stylu. A to stylu, wtedy nie? RPG stary. No myślę już, no wiesz, stary Baldur 100 godzin, nie? Ale wytrzymałbyś w tej grze 50 godzin, powiedz mi szczerze. No jeżeli by, wytrzymałbym, gdyby był dobrze zrobiony pacing, ale ta gra, teraz gry dążą do tego, żeby dawać ci instant gratification, czyli każda misja fabularna daje ci jakąś dodatkową umiejętność. Mhm. Więc nic nie stoi, nic cię nie skusza do tego. Jeżeli chcesz się pobawić chwilę, to spoko, robisz chwilę przerwy i robisz jakiś, wiesz, zyskujesz nową umiejętność i ją wykorzystujesz, nie? Mhm. Problem jest taki, że bardzo szybko wiesz, że w następnej misji fabularnej dostaniesz kolejną umiejętność, więc tak naprawdę powinieneś zraszować fabułę, dostać wszystkie umiejętności i wtedy się bawić. Mhm. Tylko wtedy gra już nie stawia wyzwania. Ale ona fajnie zachęca do tego, żebyś spróbował rzeczy pobocznych, powiem ci. Nie, ja się bawiłem, ja powiem ci szczerze, że zanim zrobiłem w ogóle jakąkolwiek misję, zacząłem biegać i sprawdziłem wszystko dookoła. Tak, bo strasznie dobre jest to, że oni potrafią stworzyć fajny klimat twojej postaci i to, że ty masz, twoim sztyletem jest ułamany miecz twojego syna, jest tak zajebiste i kiedy widzisz na mapie, że możesz zwiększyć level tego miecza w jakiś sposób, zdobyć kolejną runę dla niego, kolejne miejsce na runę, bo te runy faktycznie się pojawiają na tej broni. To jest tak klimatyczne, że chcesz robić te misje poboczne, nawet jeśli to nie miało jakiegoś dużego boosta. Bo to jest fajne klimatyczne. Tak, nie, jeśli chodzi o klimat, na początku miałem mieszane uczucia, bo ja generalnie, jak dobrze wiesz, nie przepadam za Lotrem. Nie lubisz? Ja się z Lotrem minąłem kompletnie, bo Lotr jest starą klasyką, niego przyszedłem, już było po wszystkim. Już znałem większość rzeczy, więc klasyka nie robiła na mnie wrażenia. Ale to nie jest typowo lotrowe. Trochę jest. Trochę jest. Trochę jest. Jest cały ten klimat Lotra i generalnie nie wiedziałem, jak to odbiorę. Ale szczerze powiedziawszy, tak jak na początku było to dla mnie takie trochę śmieszne, nie? Wiesz, jak oni się nazywają i tak dalej, to przypomniało mi Lotra, to z czasem spodobało mi się. Z czasem, jeśli chodzi o samą fabułę, historia, to bardzo fajnie. Podobało mi się to, że odkrywałeś kolejne, że poznawałeś tą legendę pierścienia na przykład. Ja nie czytałem Silmarillionu czy czegoś takiego. Mhm.
Więc fajne było to, że poznałem, bo oczywiście tym twoim towarzyszem takim, który jest z tobą cały czas, jest Celebrimor. To jest elf, który umarł. No i nie wie, on ma amnezję. I w międzyczasie dowiadujesz się, że on był twórcą pierścienia. Oczywiście, jedynego. No, a jak to możliwe? Przecież Sauron wykuł pierścień. Nie, on oszukał go, żeby on wykuł pierścień. Idea jest taka. I ty poznajesz tą... To jest mały spoiler, bo przecież wiadomo, jak to wygląda, ale to od samego początku, ale ty poznajesz tą historię poprzez jego wspomnienia, więc jak to się zdarzyło i tak dalej, wygląda to fajnie. I to jest bardzo przyjemne. Bardzo, bardzo fajnie jest to zrobione. Jest spoko, nawet są opisane te zdolności dodatkowe, które dostajesz poprzez to, że levelujesz sobie tego rejta swojego. Mhm. I to działa bardzo fajnie. Gra się bardzo fajnie i tak dalej. Moje zastrzeżenia są takie, że gra jest za krótka, w sensie takim, że ma bardzo słabe zrobione stopniowanie i w pewnym momencie stajesz się na tyle potężny, że nie masz po co dążyć. Ja na przykład pod sam koniec gry stwierdziłem, że chciałbym się nawet poszukać innych tych run i tak dalej. Nie, bo tych run było dużo, potem dostajesz dużo różnych możliwości, żeby zdobywać epickie runy i tak dalej, ale potem stwierdziłem, że w sumie nie ma po co, bo ja każdego, kogo spotykałem, pokonywałem od razu, więc po co ja mam zdobywać runy, skoro już teraz jestem wszechpotężny i nie potrzebuję być potężniejszy, więc nie miałem żadnych wyzwań, brak wyzwań w tej grze było. W pewnym momencie byłeś na tyle potężny, że mogłeś wbić się w armię orków i nie było żadnej rzeczy, która byłaby dla ciebie instant dead. W Mattmanie były na przykład osoby z brońmi. Jeżeli miałeś osobę z brońmi, to ona dwoma z trzema seriami z karabinu ciebie zabijały. Ale tutaj są kolesie z kuszami, które wybuchają. Wybuchowymi kuszami. To co? Ale możesz skakać nad tymi rzeczami. Aha. W Mattmanie nie mogłeś uskoczyć, nie mogłeś uniknąć strzału. I to było fajne, że w Batmanie była rzecz, która była dla ciebie hardkorowa i to było, jeżeli miałeś 10 ludzi z brońmi, to musiałeś wpaść, rzucić granat i zabić ich po kolei, ale jeżeli granat się skończył i ty nie zabiłeś wszystkich, to był koniec. Guba. A tutaj generalnie w każdej chwili możesz zrobić wszystko i nie ma żadnej rzeczy, która byłaby dla ciebie zagrożeniem już. Mhm. I szczerze zauważyłem też, że gdybym teraz grał jeszcze raz na przykład, to nie potrzebowałbym żadnych ulepszeń, żeby poradzić sobie z większą armią po prostu. No. A w Batmanie potrzebowałeś ulepszeń, naprawdę potrzebowałeś ich. No rozumiem. No ja też powiem ci, co ja sądziłem o grze. Moje pierwsze skojarzenie to, że to jest jedna z tych gier, która bierze mechanizmy z innych gier i implementuje je w swoją taką papkę, nie? Bo tutaj jest system walki z Batmana i praktycznie wszystko z Assassin's Creed'a. Duży plus dla nich, że zrobili własne animacje, bo pamiętam, że w zwiastunie były animacje z Assassina, które wyglądały identycznie i to bolało bardzo mocno w oczy. I tutaj, ale powiem ci, że Shadow of Mordor tak bardzo fajnie się broni, że miałem autentycznie może dwie minuty. Pierwsze dwie minuty gry miałem skojarzenia. Tak, a potem się zapominasz. Zapominasz, ta gra kupuje cię po prostu. Ona potrafi cię kupić, jest świetna. Bardzo podoba mi się duże rzeczy w tej grze, są super porozwiązywane. Tylko ona jest strasznie monotonna. Ja pograłem w nią 4 godziny chyba i już po tych 4 godzinach, kiedy miałem wybór pójść spać, czy może posiedzieć trochę dłużej jeszcze i pograć, to stwierdziłem, że idę spać, bo jedyne co mogę zrobić teraz w tej grze to zabić kolejnego kapitana albo spróbować zabić Warchiefa. Ta gra jest wyłącznie o tym. I tego mi brakowało. Tak. Brakowało mi tego, żebym mógł zrobić coś innego w tej grze. A fabularnych misji nie robiłeś? Robiłem fabularne misje też. Może faktycznie nie zrobiłem ich Może powinienem iść z fabułą w takim razie. Ja zawsze tak miałem w tej grze, że jak mi się grało fajnie. Jeżeli już na przykład nudziłem się w tym. Ale w fabularnych też zabijasz kapitanów, czy nie? Czy one są o czymś innym? Czasami nie. O, to ciekawe. W niektórych misjach, w późniejszych misjach polujesz na. Są misje z polowaniem. W innych misjach odkrywasz kolejne umiejętności. Okej, w takim razie może po prostu, jak grałem w te 4 godziny, robiłem różne rzeczy. Za bardzo się bawiłeś po prostu. Może skupiłeś się pewnie na tym kapitanie, który cię zabił, zamiast pójść dalej. A później tak naprawdę gra jest zrobiona tak, że z każdą misją fabularną odkrywasz nową zdolność, więc później są na przykład możliwości brandowania kogoś, czyli tak jakby dominowania go. Mhm. O. I ty możesz jakiegoś orka zdominować, podstawić go, i one ci pomagają w walce później. Ale to możesz zbrandować go na zawsze, czy na 5 sekund tak, na przykład? Nie, na zawsze. Tak jak te pieski.
Stary, wygląda to... Te pieski potem też zostają z sobą i masz je na zawsze. Tak, potem możesz zbrandować... Najczęściej mnie zabijają. Ale później masz parę fajnych rzeczy, nie? I możesz na przykład zbrandować jakiegoś bodyguarda Warchiefa i później, kiedy robisz napad na cały zamek, uruchomić tych śpiących agentów. Zaczną oni ci pomagać w walce z Warchiefem i zaczną go atakować. Fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że mi to powiedziałeś, bo naprawdę wznieciłeś mój zapał do tej gry na nowo. Bo nie, no to jest akurat fajna rzecz. To też znowu oczywiście kupuje cię na kolejne parę godzin i potem zostawia z powrotem. Mhm. Ale jest to przyjemne, że możesz właśnie wpaść, naznaczyć kogoś, zdominować go i zostawić sobie śpiącego agenta. On wtedy na armii, nie zabijasz go, więc nie dostajesz runy z niego, nie? Ale on wtedy na ekranie armii pojawia się jako zdominowany przez ciebie. I jeżeli zdominujesz tego, który jest oznaczony jako bodyguard jakiegoś Warchiefa i zabijesz Warchiefa, to bodyguard zajmuje miejsce, więc masz swojego zdominowanego Warchiefa. Spoko. Podstawiasz swoich agentów. No i ostatnia oczywiście misja polega na tym, żeby zrobić armię, nie? Więc musisz sobie podstawić za wszystkich Warchiefów swoich agentów. Rozumiem. No, to brzmi dobrze. Druga rzecz, uważam, że ta gra jest strasznie mała. Mała jak na przestrzeniowo. Mapowo. Tak, później oczywiście odkrywasz. Chyba mam wrażenie, że można ją przebiec. Są dwie mapy. W początku gry masz dostęp do jednej, później odkrywasz dostęp do drugiej. Nie wydaje się, żeby to było mało, bo w sumie nie wiem, czy trzeba więcej, ale ta gra jest, te mapy są strasznie monotonne. To znaczy zawsze jesteś w krainie orków. W Mordorze, jesteś cały czas w Mordorze. Kurwa, no i jedna, ale no spodziewałbyś się, że jedna część to będzie jakaś, niby coś takiego jest, nie? Że jedna część to jest jakieś miasto, druga to jakiś zamek, trzecia to jakieś ruiny, druga to jakieś równiny. Architektura jest ta sama. Ja się czuł, w pewnym momencie miałem taki motyw, że nie wiedziałem, gdzie jestem. Jest bardzo oszczędnie zrobiona, jeśli chodzi o nowe rzeczy. Na przykład w Assassin's Creedzie było coś takiego, że jeśli byłeś w slumsach, to byłeś w slumsach, a jeśli byłeś w mieście, to byłeś w mieście. I to było widać. Mhm. Jeśli byłeś w bogatej dzielnicy, to były bogatsze budynki i tak dalej. A tutaj tego nie czułem. Miałem wrażenie, że wszystko jest to samo i w pewnym momencie musiałem włączać mapę, żeby się zapewnić, gdzie jestem. No ja mam podobnie. To jest bardzo monotonna. Brakuje jak na, i rzeczy. Porównuję to pod to, że gra ma 30 jebanych giga. Spodziewam się. Gigabajta. No bo 30 giga trzeba jakoś, wiesz... Ale każdy z tych orków ma własny głos i własne teksty i wszystko. Tam jest pewnie dużo audio nawet. Tak, tylko niewielkim kosztem mogliby dać nowe tekstury, trochę nową mapę zrobić po prostu. Mhm, albo chociaż... Jakby wyrpali, tam jest możliwość na przykład zrobienia jaskini, to dlaczego nie zrobili podziemnego miasta w jaskini po prostu? Na środku planszy jest góra i możesz wejść w tą górę pod spód. To byłoby spoko. Nowa rzecz, którą można zrobić, super, masz nowy klimat. Pierdoły takie, nie? One nie muszą być różne, nie? Możesz mieć miasto, które jest w lesie, jakieś gdzieś, wiesz, na drzewach i jakieś leśne orki, cokolwiek. Ale las taki ciemny, splugawiony przez tą moc Mordoru, nie? Cokolwiek. Jasne. Brakuje innych ras w tym Mordorze. Są ludzie oczywiście, których ty tam ubalniasz gdzieś, ale potem się pojawia jeden krasnolud i to jest wszystko. Chyba są poza tym pieski i jakieś takie trolle. I to chyba są wszystkie istoty. I to jest wszystko, więc ciągle widzisz tych widać, ciągle że się skupili na, na orkach. Zdecydowanie zrobili tyle orków różnych. Ja autentycznie nie wiem, czy widziałem dwa takie same, poza momentem, kiedy przyszły dwa takie heavy, bo one są zawsze takie same, nie? Ale Twarze mają inne, ale ubrania mają, tarcze mają po prostu, ale twarze mają, każdy ma inne. Mają nie? inne, o spoko. No przyłożyli się naprawdę do tych orków i animacja twarzy, mówię, że jest fantastyczna, jak oni coś mówią, to cała się morda się rusza, nie? Znaczy inaczej, produkt jest bardzo fajny. Krytyka moja jest oparta na tym, że grę można by bardziej rozbudować i zrobić z niej coś większego, czym jest. Jasne. Oczywiście byłoby to dużo pracy dla niewielkiego zwrotu. Bo ludzie, którzy wezmą tą grę i tak ją odpalą, pobawią się i większość ludzi pewnie nie skończy jej, wyłączy ją gdzieś w połowie i tak dalej. Bo no, niestety tak jest zrobiona gra, więc gra, to o tym w nieczystych zagrywkach kiedyś mówili, że a propos automatów z Mortal Kombat, to była bardzo fajna rzecz, której nie wiedziałem, że jak były automaty z Mortal Kombat, to i tego typu grami, to generalnie robiło się bossa, który był najtrudniejszy i to nie był główny boss, tylko boss przedostatni.
Aha, Goro to było w jedynce. Tak. Dlatego, że chodziło o to, że jak ludzie, którzy grają na automatach, wystarczyło im dojść do ostatniego bossa, zobaczyć jak on wygląda i już nie musieli z nim walczyć. Jasne. I już nie chcieli z nim walczyć, więc robili przedostatniego bossa najtrudniejszego, żeby ludzie nie mogli zobaczyć ostatniego bossa, żeby grali. I tego typu rzeczy, wiesz, były robione i mam wrażenie tutaj, że zrobili coś podobnego, to znaczy dali bardzo dużo na początek, co można zrobić, mhm. I pod koniec ta gra się wykrusza trochę. Aha. W sensie, jak już się nauczysz, no ja mam wrażenie takie, jak już się nauczysz grać i im więcej rzeczy odblokowujesz, w pewnym momencie jesteś na tyle, jeszcze zdobędziesz parę run. Ja miałem na przykład runę, które mi zwracały fokus, czyli to spowolnienie czasu, jak strzelasz. Mhm. I chyba strzały, albo miałem strzały już tak dużo, że miałem to w dupie. Więc generalnie w pewnym momencie zatrzymywałem czas, zabijałem chyba wszystkich, no mogłem zabić 10 orków w jednym zwolnieniu czasu, nie? Które nie mogły nic zrobić, na przykład jak biegły do ciebie. Mhm. Więc traciło to trochę taki motyw, że mogłeś, wiesz, po prostu zabić wszystkich bodyguardów kolesia i zostawić go samego. A ci bodyguardzi byli w pewnym momencie bardzo trudni, byli to na przykład kolesie ze starczami i tak dalej. A wciąż ginęli w jednym strzale? Jak w głowę, tak. Nice. Więc to było spoko, tylko problem był taki, jeżeli na początku gry łuk był niesamowicie potężny, bo ci pozwalał zabić jedną czy dwóch tych trudnych postaci i tak dalej, i ograniczyć to, a zresztą musiałeś walczyć, to było spoko, bo się robiło trudna rzecz. Natomiast jeśli w pewnym momencie jesteś w stanie pozbyć wszystkich i walczyć jeden na jeden, to ty jeden na jeden jesteś OP, kiedy nie musisz unikać nikogo innego. No, prawda. Więc w pewnym momencie ta gra mi trochę, a poza tym później jeszcze dochodzi taki motyw, że w trakcie możesz komuś wyssać bardzo szybko strzały, bo tam działa tak, że wysysając odnawiasz sobie strzały. Mhm. No, długo się zastanawiałem, do czego jest w ogóle ta funkcja. Więc w trakcie walki możesz użyć combat version tego, jednym specjalnym ruchem wyssać strzały i sobie uzupełnić więcej tych strzałów, odskoczyć na chwilę, zastrzelić wszystkich i znowu to powtórzyć. Jasne. Więc jest śmieszne. Fajna rzecz w tej grze jest taka, że jeżeli jesteś w strongholdzie, to nie kończą się posiłki, jeżeli jest alarm wzniecony, więc cały czas wchodzą nowe orki i możesz dostać komba nawet po 200. I iść dalej. No i się nie zginiesz. Mhm. Ale podejrzewam, że później masz też dużo więcej życia, bo na początku jest go dosyć mało i giniesz po 5 ciosach jakoś. No jest, gra jest na początku wyzywająca i sądzę, że ja pewnych umiejętności na przykład nie używałem w ogóle, nie? Są takie trzy specjalne umiejętności związane z każdą bronią, które dają ci nieskończoną ilość tam fokusu i nieskończoną ilość strzału do łuku na 20 sekund, to jest w chuj dużo. Umiejętność, która pozwala ci używać finishery chyba, z mieczy? Mhm. Coś takiego? Jak nie używałeś tej umiejętności, która po 8 ciosach daje ci finisher darmowy? Nie, tak, ale jest umiejętność, która ci daje w tym momencie nieskończoną ilość finisherów. Wow. Możesz walić finisher za finisherem i to trwa 20 sekund. Wow. Czyli możesz odpalić to i użyć 4 finisherów na szefie. Na bossie, no. I koniec. Więc są umiejętności, które po prostu są wprowadzone zupełnie niepotrzebnie i uważam, że o wiele fajniej by było, gdyby ich nie było. Skalowanie w tej grze jest zrypane po prostu. W pewnym momencie ja musiałem ich nie. Ja stwierdziłem, że pewnych umiejętności nie będę kupował i używał, bo były bez sensu. Plus jest taki, że te umiejętności włącza się jednym klawiszem, więc porównując to do Batmana ostatniego, tam było coś takiego, że odblokowywałeś elektryczne rękawice, to żeby włączyć je, trzeba było uderzać ludzi, żeby je naładować, a potem nacisnąć lewy i prawy przycisk myszy naraz. Minus jest taki, że blokujesz prawym przyciskiem, a atakujesz lewym, więc bardzo często naciskałeś dwa naraz przypadkiem i włączała ci się umiejętność, która była OP. I kiedy ja nie chciałem walczyć, używać tej umiejętności, to i tak ona mi się włączała przypadkiem. Tak. Więc tutaj przynajmniej dali to pod inny klawisz i za to ich cenię, nie? No... No, ale jestem generalnie polecasz, nie? Polecam, żeby pograć sobie, jasne. Tylko w pewnym momencie staniecie się już niesamowicie potężni i nie, wiesz, wtedy po prostu zraszowałem fabułę, która o ile historia jest na res nawet spoko, jest fajnie rozwiązana, to gameplayowo jest fatalna, jest po prostu zrypana kompletnie. Nie masz żadnych, pod koniec już nie masz żadnych wyzwań. Widać, że zakończyli to bardzo leniwie. No, jest to gra, która jakby dostała dodatkowy rok na produkcję, to pewnie mogłaby być czymś wyjątkowym, nie? Wiesz co, no jest czymś wyjątkowym, tylko mam wrażenie, że sądzę, że dobrze zrobili akurat.
z punktu marketingowego, bo wydali gotowy produkt, który jest fajny, dostaną kasę i teraz zamiast się martwić o kolejną rzecz, wydadzą Shadow of Mordor 2, które będzie 2 razy bardziej, 3 razy bardziej rozbudowane, jeżeli się postarają. No. To by było spoko. Jak Assassin, też dwójka była po prostu, wiesz, niebotycznie lepsza niż jedynka. Nie? Tak, dlatego fajnie, że wydaje mi się, że dobrze, że wydali coś, zbudowali markę, gra zebrała bardzo dobre oceny, mm-hmm. i uważam, że zasługuje na nie. Ciepło ma przyjęcie. Swoje minusy. Minus jest taki, że jest oczywiście... wygląda na grę, która jest po prostu skończona za wcześnie, nie? Jest uproszczona bardzo. Kumam. Słuchaj, powinniśmy zacząć kończyć, bo zrobiliśmy rekordowo długi odcinek dzisiaj. Co ty gadasz? No. To się rozgadaliśmy się o ostatnich tych, na aftershow. Trochę, no. Także będziemy kończyć na dzisiaj. Ja napiszę w sumie chyba w newsie, że że gadamy o Shadow of Mordor dosyć dogłębnie, żeby osoby, które nie chcą sobie spoilować rzeczy, nie słuchały. Także zostaje nam na koniec tyle powiedzieć, że nasze podcasty znajdziecie na stronie ibpodcast.blogspot.com albo znajdziecie na iTunes, na YouTubie, gdziekolwiek tylko chcecie, na Facebooku jako Inside Baseball Podcast, Mateusz na Facebooku jako Latawki Wrocław, Konrad jako Konrad Koko Okoński, a także na stronie konradokoński.com, gdzie znajdziecie kij w dupie, a także przypominam, że w niedzielę można mnie spotkać w Krakowie w klubie Select od 15 prawdopodobnie. A jeśli nie, to będzie wszystko napisane na Facebooku, jeśli będzie to inna godzina. Oh yeah. Czy coś zapomniałem? Chyba nie. Zapomniałeś nic. Zapomniałem niczego. Dziękuję bardzo w takim razie i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, mówił do was Mateusz Żarkowski, kamień robotyczny. Oraz Konrad Okoński, rysownik komiksów pełnej krwi. Yeah. A ten koleś, mam nadzieję, że ten koleś przesłuchał nas trochę i wie, że my głównie o kutasach gadamy. Nie, już nie gadamy. W ostatnim odcinku nie było chyba ani jednego. Okej. Okay.